Halo, halo, siemaneczko. Witam, witam. Słuchaj, ja teraz dostosuję, żeby cię było dobrze słychać, dobra? Dobra, dobra. Także zrobimy tak, powiedz coś teraz. Mówię coś. No i chyba jest git. Dobrze jest? Widzowie, słyszycie w ogóle dobrze streamka? Dobra, to niech ktoś napisze, a my sobie już zaczniemy tutaj gadać. Słuchaj, no przede wszystkim bardzo ci dziękuję, że w ogóle wspierasz streama, że jesteś jego częścią i że dzięki tobie się rzeczy dzieją. Nie ma za co, nie ma za co. Bo to Ja przede się czegoś wszystkim. nauczę dzięki temu. No miejmy nadzieję. Jeśli by się okazało, że uznasz, że to było gówno, to daj znać, to ci jedną kasę. Nie no, myślę, że na pewno się czegoś nauczę. Także jak coś, to spokojnie. Dobra, więc rzuciłem sobie okiem na konto. Powiedz mi, chyba tak grasz sobie na razie tak lightowo, nie? W sensie, że Znaczy, dawno no nie grałeś? ja zacząłem w ogóle grać w te na początku, jak wyszedł ten patch z tymi. Ten muzyczny taki można powiedzieć, No. bo kolega powiedział, że dawaj zagramy w TFT, no i ja se zagrałem i w sumie mi się spodobało, bo tak kiedyś, raczej jak grałem to tak, no nawet nie wbijałem placementów, nie kończyłem placementów, więc nawet 10 gier w sezonie nie grałem, a teraz tak mi się spodobało, no i zacząłem se oglądać jakieś poradniki, o co chodzi w ogóle, o co chodzi w tym patchu. I o co chodzi? No i trafiłem na ciebie. Ja ciebie oglądałem, jak grałeś jeszcze Velkozem, Xeratem, Anivią na midzie. No i mówię, dobra, to wbijamy. No i mi się spodobało i zacząłem cię oglądać tak na stałe teraz. Dobre czasy ogólnie No, no z tym bo no i od Velkozem. tamtego czasu gram Velkozem na midzie. To jest mój ulubiony pik. Szanuję, szanuję. To jest piękny pik. No, jest jednym z No dobra, lepszych. dobra, ale tak wracając do tego TFT, jakbyśmy się na tym mogli skupić. Jax ci podszedł bardzo, nie? Tak, Co no się Jax jest polubiłeś bardzo Jaxa? dobry. Bardzo lubię Od Jaxa. razu ci mówię, że Jax nie działa teraz. Chyba, że No masz zonię. czemu? No, Aha. tak jakby, nie wiem, ten patch się tak zshiftował, że po prostu ta kompozycja jest gównem teraz. W sensie, no niby da radę coś zrobić, ale lepiej grać lepsze kompozycje, niż sobie utrudniać Aha. grę, Okej. nie? Więc tak, mamy dwie opcje, bo ogólnie opcja, którą chciałem obrać, to jest taka opcja, żeby cię nakierować na grę sytuacyjną, bo jeśli byś jakimś cudem dobrze to załapał, to byłbyś w stanie wbić mastera nawet zaraz. Znaczy zaraz, no po prostu tym tokiem myślenia, nie? Chciałbym tak spróbować właśnie, tak Tylko zastanawiam sytuacyjnie. się, czy to nie jest takie rzucenie na głęboką wodę, nie? Zastanawiam się, bo. Można spróbować, bo jeszcze mamy przecież dwa coachingi, to tam kiedyś zawsze można spróbować jak innego sposobu, jak ten nie wyjdzie na No tak, w tym. sumie możemy dokręcać śrubki, możemy tak to. No kurczę, czemu nie? Czemu nie? Dobra, niech tak będzie. Więc ja przygotowałem taką ściągę, która nam pomoże w ogóle w całym tym naszym procederze. Wyślę ci linka tutaj na Discordzie, nie? Okej. Nazywałem to ściągawka dla chłopków, ale dobra. Okay. Także jak możesz, to wejdź sobie, ja tutaj widzom udostępnię, żeby wiedzieli, o co chodzi. I zaraz ci powiem, o co tutaj dokładnie chodzi. Przeglądarka, nazwiemy to. Przechwycę to. Dobra, coś widać. Na streamku to sobie przytniemy, żeby to było większe. Może co ja klikam? Wybacz, że to chwilę trwa, ale wiesz, Nie ma robię to tak na problemu. gorąco, więc. Nie ma Dobra. problemu. Widać to, mam nadzieję. Jeszcze mógłbym to przesunąć, żeby te wszystkie streamowe rzeczy były widoczne. To sobie dam tu. Okej. Okay. Dobra. Chyba widać, widzowie. W ogóle widzowie żyjecie, bo tak zero, zero w ogóle odzewu było. Dobra. Więc tak. Mamy przed sobą ściągawkę dla chłopków. Ogólnie stworzyłem to w takim celu, żeby to było bardzo uproszczone. No, znajduje się tam dosłownie 5 slajdów. Pokrótce. Pierwszy slajd przedstawia przedmioty. W skrócie jest to tier lista najlepszych przedmiotów w tym patchu od najlepszych do najgorszych. Czyli jaka to jest najlepsza, co to jest najgorsza. To już widzę. Jakby na samym dole są przedmioty pod AD. W skrócie dlatego, to nie jest tak, że te przedmioty są złe, tylko to bardziej jest kwestia tego, że wszystkie kompozycje pod AD są gównem. Znaczy inaczej, lepiej grać AP niż AD w tym patchu po prostu. Co nie Aha. znaczy, że AD się nie da, ale jakby dla potrzeb naszej koncepcji, którą przyjmiemy dzisiaj,
skupimy się na magach, tak tylko i wyłącznie, żeby sobie nie utrudniać, nie? No zwłaszcza, że jest to po prostu lepszy koncept na ten patch. Dobra, więc to są te przedmioty. Niżej masz najlepszych headlinerów za jeden. To jest taka ściągawka na początku, jakbyś się zastanawiał, czy headliner, który ci się trafił w sklepie, jest dobry albo jak dobry jest. Nie? Jakbyś tam... No to zaraz wyjaśnię, po co to będzie. Potem mamy headlinerów za dwa. To też dobrze mieć. A potem mamy dwie kompozycje i wokół tych dwóch kompozycji będziemy grać. Przy czym zwróć uwagę na opcję drugą. Widzisz to? Masz to przed sobą? Widzę. W opcji drugiej tak naprawdę tę kompozycję możesz zagrać na dwa sposoby, bo równie dobrze, jeśli trafi ci się bardziej Ari, to możesz zagrać Ari w taki sposób, że ona będzie nosić te przedmioty zamiast kartusa. No, oglądałem twój poradnik, wiem, o co chodzi. No wiadomo, potem tam też wyrzucimy wtedy tego pentakilla, te dwie jednostki, ale no. Czyli w teorii mamy tutaj trzy kompozycje, bo mamy disco, mamy pentakill superfan i po prostu KDA. Dobra, więc w skrócie chodzić będzie o to, że ja będę próbował cię zaprogramować w taki sposób, żebyś ty nie myślał o żadnej kompozycji na początku, tylko grał tylko i wyłącznie jak najlepszy stół. Aha, okay. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to no właśnie spróbuję zobaczyć, jak to w ogóle wygląda, jak szybko to siada. Więc tak, przede wszystkim muszę sprawdzić kilka rzeczy. Zacznijmy może od tego. Dobra, zadam ci takie pytanie. Od razu, zanim zadam to pytanie, to powiem ci od razu przed, że jeśli odpowiesz błędnie albo nie będziesz czegoś wiedział, jak ja o coś zapytam, to nic się nie martw, bo to nie ma znaczenia. Ja po prostu chcę po prostu wiedzieć, co ci powinienem powiedzieć, a co mogę pominąć. Dobra. Więc moje pierwsze pytanie jest takie. Na jakiej podstawie stwierdziłbyś, że na początku gry możesz robić serię wygranych? Czyli jakby na jakiej podstawie? No, tak? Na przykład jak będę miał mocne itemy na początku, że mi jakieś itemy dropną, to można spróbować zagrać pod winki. Okay. Jakichś mocnych headlinerów na początku, na przykład Ankę. I dostałbym itemy pod nią jakieś, no to mógłbym spróbować grać pod winki. Okej, to powiem ci jeszcze jak ja to widzę, żeby tak uzupełnić to, żeby nam się puzzle, że tak powiem, uzupełniły. Moim zdaniem jakby jest taka hierarchia, że są trzy rzeczy. Najważniejsza rzecz według mnie, taka najważniejsza, to jest to, ile masz dwugwiazdkowych postaci, że to jest najmocniejsze, nie? Jeśli masz dwie, to prawdopodobnie spokojnie możesz winstreaka robić, nie? Bo jakiekolwiek itemy złożysz i pewnie to będzie działać. No pamiętajmy, że headliner też jest dwugwiazdkowy, więc no łatwiej jest mieć dwie gwiazdkowe postacie. Dwie dwugwiazdkowe. Natomiast to uważam, że jest najsilniejszy aspekt. Drugi to są właśnie przedmioty, czyli to co powiedziałeś, to masz rację. Dodałbym jedynie tyle, że muszą to być jakieś przedmioty, które pasują do na przykład headlinera, którego użyjesz. Bo no ty podałeś przykład Aneczki, który był prawidłowy oczywiście. Jeśli miałbyś itemki pod AP, czyli pod maga jakiegoś, to kładziesz na Aneczce i to oczywiście działa i to jest bardzo dobry pomysł. Te same itemki pewnie mógłbyś położyć na Namce. Teraz tak jak sobie możemy spojrzeć na tych najlepszych headlinerów za jeden z tej ściągawki, nie? No to mógłbyś to położyć na Namce, mógłbyś położyć na Ance. No i tak naprawdę z tych postaci to wszystko, nie? Ale jeszcze za dwa, tak tam jak niżej masz, no to mógłbyś te same itemy położyć na przykład na Serafinie, albo na przykład na Sennie i one by działały, bo to wszystko używa przedmiotów magicznych, tak samo Kayla jeszcze, nie? Natomiast może się zdarzyć, że zacząłeś z dobrymi przedmiotami pod tanka, że możesz coś skleić i że tanki ci się, coś tam ci się z tyłu ulepszyło, ale tank ci się też ulepsza. No i załóżmy, że otworzyłeś sobie grę, że masz, nie wiem, dajmy na to jakiegoś gargoyla. No masz po prostu gargoyla, możesz go zaslamować, bo masz dwie postacie dwugwiazdkowe. To kto tego gargoyla mógłby założyć z tych headlinerów za jeden, według ciebie? Tardik. Prawda? Prawda? Ktoś jeszcze? No, Tamkęć i Kennen, i Lilka, i Vi w sumie. A Olaf? Olaf? No nie wiem w sumie. Ja bym na niego składał jakieś AD item. A nie, w sumie AD są bez sensu teraz. No to też. Ja ci od razu powiem, że mógłby go założyć i pewnie używałby go nie najgorzej.
Chodzi o to, że dla Olafa to jest taki suboptimal item, czyli taki nie jest idealny, ale robi robotę, nie? I jakby to w skrócie chodzi o to, żeby zrobić robotę, nie? Żeby nie tracić tak za dużo HP w tych wczesnych fazach gry. Okej, Wiadomo, dobra. że to nie jest najlepsze rozwiązanie, nie? Ale gdybyś wiedział, że złożenie tego gargoyla na Olafie da ci win streaka, no to myślę, że to jest dobra decyzja, nie? Okej, dobra. To nie wiedziałem, że to No, znaczy będzie. no, tak sobie rozmawiamy, może tam coś ci się też wtedy poszerzy, że tak powiem. Dobra, no to zrobimy też inną rzecz. Wejdziemy sobie, czekaj, jaki team builder był najlepszy, w sensie pamiętam taki jeden. Aj, dobra, skorzystam z tego po prostu, żeby już nie przedłużać. Więc otworzę sobie team buildera. Ja ci tego team buildera teraz udostępnię na Discordzie, żebyś go widział. No patrzę na twojego streamka akurat. Tylko tam jest opóźnienie, więc wolałbym, żebyś tutaj miał też. A, dobra. Mam nadzieję, że nie przeszkadza ci to, że jeszcze nie przeszliśmy do gry. Ja po prostu chciałbym, Nie no, żebyśmy dobrze tutaj. bez problemu. Żebyśmy dobrze sznurówki zawiązali przed biegiem, że Nie, tak powiem. Więc... rozumiem, no. Dobra, więc jakby to, co będę teraz robił, jest nieprzemyślane, więc może być takie trochę kulawe, ale chodzi mi o sam zamysł. Dobra, więc. Umówimy się tak, że ten dolny rząd tutaj, widzisz moją myszkę, nie? Widzę. Dobra, super. Ten dolny rząd to będzie sklepik. A dopiero tutaj mamy bord, nie? Tak jakby. A, okej, dobra. Dobra, i teraz jakby zrobimy, jak to kurczę dobrze zrobić? Dobra, wezmę sobie jakąś Niko tutaj położę. Ona, umówmy się, że ona nie jest na tym stole, tylko po prostu ona będzie koszem na itemki teraz, nie? Dobrze. Może być w ogóle coś takiego, że mamy. O, co tutaj? Pojedyncze przedmioty, dobra. Mogę je wyjmować? Mogę. Może być. Dobra. Okej. Więc teraz zróbmy coś takiego, że. Dobra, mamy sklepik, nie? Pojawia nam się sklepik. Ile tu jest? 3, 4, 5, 6, 7. W sklepiku jest ile? Co tu? W 5, nie? Pięć, Dobrze pięć, mówię? pięć, 5, okej. Okay. pięć. No to pojawia nam się, dajmy na to, takie coś. Załóżmy. Nie, to jest zły przykład. To jest zły przykład. Pojawia nam się taki sklepik. Oczywiście ta jednostka jest headlinerem, nie? Bo zawsze po prawej stronie są headlinerzy. I masz do dyspozycji taki komponent. Czekaj, jeszcze dam tak, żeby było komponentowo po prostu. Masz do dyspozycji taki komponent, masz do dyspozycji taki komponent i masz do dyspozycji taki komponent. I teraz pytanie brzmi przede wszystkim, czy wziąłbyś tego headlinera, którego masz pod te komponenty? No, nie, wziąłbym Terry Case, bo pod tanka. Możesz powtórzyć, bo przerwało. Wziąłbym Tarika i zbudował item pod tanka i może w następnym tym dostałbym Tarika i byłoby w ogóle super. Okej, okay, a to teraz rzuć okiem na ściągawkę na moment i zobacz headlinerów za jedynkę, nie? I zobacz, gdzie jest namka. No, Jest Vescel, nie? Na samej górze. no. To jest jeden z najlepszych headlinerów w tym patchu, nie? Okej, I dobra, ty czyli byś go no. teraz skipnął, nie? I właśnie dobrze, że to robimy. Teraz jakby ja mogę ci pokazać, co jest dobre w tym patchu, nie? I teraz może ci przekręcę śrubkę dzięki temu. Okej, Więc dobra. w skrócie namka to jest... Właśnie po to jest ta ściąga, żebyś mógł sobie też zerknąć, nie? Wtedy, jak będziesz miał zagwozdkę. Okej, Więc już dobra. teraz wiesz, że Namka jest jednym z najlepszych headlinerów. Super. I potem patrzysz na swoje komponenty i widzisz, że masz jeden z najlepszych przedmiotów pod AP, którego pewnie wcześniej nawet nie brałeś pod uwagę, żeby go robić, bo wszyscy tak grali, bo był gównem. Ale jak sobie pojedziesz do ściągawki, do itemów, Morele? to masz Adaptive Helmet. On jest w ogóle jako pierwszy tam, nie? Jego się robi z łezki oraz z płaszcza. Nie wiem, czy wiedziałeś, czy nie, ale tak jest. A ty masz łezkę i płaszcz, nie? A to jest pod AP item? To jest item pod AP, który jest odpowiednikiem Blue Buffa albo Shogina, czyli on ci po prostu zwiększa manę, żebyś mógł szybciej rzucać zaklęcia. Ja myślałem, że to jest pod tanka item. To jest tak naprawdę item i pod tanka, i pod AP, bo on, jak stoisz w dwóch pierwszych rzędach, to jest pod tanka, a w dwóch ostatnich jest pod po prostu maga jakiegoś, nie? Aha.
Czyli on jest taki uniwersalny. No w skrócie jest to chyba najlepszy item w tym patchu, więc super jak go masz. Druga sprawa, że jak masz łezkę, to bardzo łatwo go złożyć z pierwszej karuzeli, nawet jak wygrywasz, bo ludzie nie kontestują płaszczy, więc masz naprawdę łatwą drogę. Nie? Więc w skrócie, jakbyś miał taką namkę i to złożył na niej, to nawet jeśli będziesz miał pierwsze levelowe pozostałe postaci, to prawdopodobnie będziesz albo strikował, albo będziesz tracił bardzo mało HP, bo ta Nami z tym itemem na początku to jest po prostu super, nie? Rozwiązanie. Teraz analogicznie, gdybyś miał w sklepie na przykład Aneczkę jako headlinerkę i miał te to same tak przedmioty, samo. To jest ta sama sytuacja, bo masz najlepszy przedmiot praktycznie na maga. Czyli jakakolwiek postać na headlinerze, która potrafi kastować dobrze, tylko że za jedynkę no właśnie mamy Ankę, mamy Nami i tak naprawdę, no i tak naprawdę wszystko, nie, z tych jedynek. Więc to jest to. Przy czym różnica jest taka, że jeśli byś miał na przykład Tarika headlinera i miał te same przedmioty, to też warto wziąć go, nawet jakbyś go miał ubrać tego adaptiva, bo tak jak wspomniałeś, to też jest item dla tanka, nie? Poza tym, jak patrzymy na ściągę, no to Tarik jest w SC dalej. I trzeba pamiętać, że Tarik został zbufowany ofensywnie, więc on potrafi tak naprawdę zabijać nawet, więc to też jest ciekawa rzecz. To nie wiedziałem nawet. Dobra, okej, okay, no to załóżmy, że masz Tarika level 2, masz Kennena level 1, masz Namkę level 2, no i teraz masz sklep. I w sklepie masz, załóżmy tak, kurczę, już się nie mieszczę z tym. Dobra, masz w sklepie to, masz to, masz w sklepie to, masz w sklepie też, no to masz w sklepie, znaczy dobra, to zmienimy sobie na przykład na jeans. Dobra, masz taką sytuację i to jest runda przed walkami z graczami, nie? Czyli już masz trzy postaci na stole, Tarik jest twoim headlinerem. Już nieważne pod co, no załóżmy, że pod disco, żeby to się kleiło razem fajnie. I teraz pytanie brzmi, co byś tutaj zrobił i czy po prostu z tego punktu uznałbyś, że będziesz wygrywał, czy raczej stwierdziłbyś, że nie, lepiej robię serię przegranych z tego, nie? No nie, no, że będę wygrywał. Okej, okay, i jak byś to zrobił? No... nie wiem, może pod Barda by... Barda bym zakupił? Oczywiście, i powiem ci od razu, że to jest zajebiście dobra decyzja. Także no, dobrze i dobrze kombinujesz teraz, no? Okej, okay, dobra. Czyli po prostu też popchnąłbyś level, żeby go wystawić, tak, nie? Tak. No i wiadomo, masz ten item świetny do zrobienia. Pewnie zrobiłbyś go na Tarika, dlatego że jest twoim headlinerem. Właśnie kwestia jest taka, że na headlinerach możesz bez problemu wrzucać te przedmioty jak do śmietnika, bo po prostu wiesz, że i tak go sprzedasz. No tak. Jakby, no i ogólnie potem jest, jakby z tego spota potem gra wyglądałaby tak, że czekałbyś na ekonomię. Po prostu już byś tego stołu nie modyfikował jakoś szczególnie, chyba żeby ci się po prostu w sklepie jakieś dobre bardzo rzeczy trafiały, które mogą go ulepszyć. Czyli nie rolować ani nic. Już totalnie nie. Po prostu priorytetem jest okay. Jak najszybciej naładować ekonomię. Powiem ci jeszcze jedną rzecz. W tym patchu ekonomia jest najważniejsza. W sensie to, jak szybko zacznie się ładować. Chodzi o to, że teraz te serie przegranych, wygranych, one są osłabione. Przez co najszybszą drogą do majątku, że tak powiem, jest ekonomia. Że nie ma szybszej drogi, nie? Dlatego te striki są nawet mniej ważne niż pompowanie pasywnej ekonomii. No ja mam taki problem, że nie potrafię jakby kończyć. Ostatniej fazy gier to jest dla mnie problem. Nie potrafię. No po prostu griduję, tak? I ta ekonomia u mnie znika. Trzymam ekonomię, mam cały czas 50 i dochodzę, nie wiem, do siódmego poziomu i nagle, nie wiem, korba i nie potrafię tej ekonomii. Wiem o co chodzi. Ja też to przechodziłem, nie? To jest takie, że korci, nie? Tak, żeby robić takie rzeczy. Ja nie wiem skąd to się bierze, ale jest coś takiego, wiem, przychodziłem to, no co, no będziemy cię pejczem bić, żebyś tego nie robił, po prostu najwyżej. Najgorsze, że ja sobie zdaję sprawę o tym, ale...
To No jest ja wiem, jak to silniejsze. jest, bo ja na streamie mam tak, że ja sobie zdaję sprawę, że nie mogę zagrać jakiejś kompozycji, bo mnie oszuka RNG, a potem to robię i potem narzekam, więc jakby to jest totalnie ludzkie i uwierz mi, że każdy to ma, ale ty się tego wyzbędziesz i przykozaczysz. To jest nasz cel. No i super. Dobra, więc jakby wiesz, rozumiesz zamysł, nie? Że przede Tak, wszystkim tak, dążysz do tak. tego, żeby mieć dwugwiazdkowe postaci. Czyli jakby na początku, po tych pierwszych trzech rundach neutralnych, staramy się ustalić kilka rzeczy. Ile mamy dwugwiazdkowych postaci? Ile mamy dobrych przedmiotów, które możemy złożyć? I ile mamy dobrych synergii między tymi postaciami, nie? I teraz, jeśli wychodzi na to, że mamy gówno w porównaniu do reszty graczy, no to sprzedajemy, żeby mieć 10 golda od razu, bo ekonomia jest priorytetem, już nie musimy wygrywać. A jeśli Okej. możemy wygrywać, no to jakby dążymy do tego, żeby wygrywać, a ekonomia dochodzi zaraz, nie? Jakby z tego stołu, który wygrywa. Okej, ale to można grać stalowe jaja jeszcze, czy nie? W sensie, no tak stalowych jaj, jak. No już Tamtym. stalowych jaj nie można grać. W sensie teraz można, powiedzmy, że się gra po prostu lustrika, bo stalowe jaja to polegało na tym, że w ogóle rozkładałeś nogi, wszystko sprzedawałeś, wywalone jajca, No szedłeś tak. AFK i wracałeś, nie? A teraz to jest tak, że jednak masz coś na stole, żeby zabijać, ale priorytet schodzi na ekonomię. Czyli jeśli możesz zrobić 10 golda, to robisz 10 golda, nie? I po prostu co No się dzieje dalej, to się tak. dzieje dalej. Bo ta seria to tam z gówno wartej, tak. Dobra, kurczę, co jeszcze zanim zaczniemy? Więc, no tak jak powiedziałem, my się skupimy na tych AP itemkach, czyli tych magicznych. Więc na pewno bardzo ważne będzie, żebyś miał gdzieś pod ręką tę ściągawkę, nie? Obstawiam, że będziemy przez pierwszą połowę gry patrzeć tylko na dwa pierwsze slajdy, ewentualnie na ten trzeci. No a potem to już skupimy się na którymś z tych ostatnich. Oczywiście. Mam nadzieję, że uda się dążyć do disco, bo disco to jest w ogóle najmocniejsza kompozycja według mnie teraz, jaka istnieje. Nigdy nie grałem właśnie TF ani disco. A to akurat Jeszcze jest plus, bo rozszerzysz sobie gamę, że tak powiem, kompozycji, nie? No ale, że Jax nie działa, to mi trochę smutno jest, bo to naprawdę fajne było. Jak coś, to o 12:30 wrzuciłem Serafina reroll, więc jak coś, to Widziałem polecam. właśnie, widziałem. Jest naprawdę mocna, jest naprawdę. Właśnie na początku tego naszego posiedzenia, że tak powiem, chciałem zmienić koncepcję, żeby zacząć od tej Serafiny reroll, bo pomyślałem sobie, że skoro, że jakby, że może cię rzucę zbyt na głęboką wodę, nie? Ale jesteś odważnym chłopkiem, ja to doceniam i zobaczymy, no. Przede To wszystkim, będzie, to będzie. właśnie dobrze, że masz takie nastawienie, bo też chciałem to powiedzieć, że jeśli coś stracimy po drodze, to się nie przejmuj, bo musimy, wiesz, przekręcić śrubki, nie? A to też może się od razu nie wydarzyć perfekcyjnie. Ja wiem, o co chodzi. No chodzi o to, że jak zaczniemy już grę, to może być mało czasu. W sensie inaczej, jeśli człowiek jest poddany takiej presji czasu, że te wybory muszą być szybko podejmowane, czasem może się częściej pomylić, nie? Albo No łatwiej. tak. Dobra, więc. Upraszczając, na początku chcemy jak najmocniejszy stół. Na jakiej podstawie określamy, czy jest mocny? No na podstawie dwójek. Ile mamy dwójek? W sensie levelu tych czempionów, czyli gdzie tam No tych no gwiazdek, tak. sześć. Tak. I no od itemów. Jakie mamy? Czy pasują poddanych czempionów, czy pod headlinera i w ogóle. Tak. Czy No i na końcu pasują te nam do cechy, nie? stołu? Żeby. Tak. Bo ogólnie upraszczając, kompozycja w TFT składa się z przodu i z tyłu, nie? Przód musi przyjmować obrażenia, tył musi bić. Więc jak masz coś, co bije z tyłu, to musisz mieć coś, co bije z przodu i starasz się to wybalansować, nie? Czyli jeśli masz taką aleczkę level 2, tak jak powiedziałeś, coś tam możesz ubrać, no to z przodu coś musi stanąć. Ale już nieważne, co to jest, czy to będą gardiani, czy to będą jakieś brawlerzy, czy to będą jakieś tam sentinele. Po prostu co ci gierka daje na początku, nie? No dobra. Masz też świadomość, że w każdej kompozycji dobrze mieć coś, co zmniejsza leczenie i coś, co Tak, tak, daje tak. penetrację obrażeń, nie? Dobra, bo to też jest. Warto pamiętać, bo to. Jakby ogólnie też powiem ci taką rzecz jeszcze szybko, że to, co teraz tutaj próbujemy robić, przyda ci się w każdym secie TFT. Nieważne, czy to będzie nowy set. Za dwa kolejne, za trzy kolejne.
Chodzi o to, że jeśli ten mindset udałoby ci się dobrze wyrzeźbić, to w każdym secie będziesz sobie wbijał minimum tam diamencik czy coś, bo w każdym secie granie najmocniejszego stołu po prostu działa. Potem po prostu wystarczy się dowiedzieć, co jest w patchu mocne i wokół tego jakby grać, bo jedyne, co się zmienia, to to, jakie itemki są lepsze i to, jakich jednostek szukasz, ale tak naprawdę i tak grasz najmocniejszy stół, nie? No i jeszcze kwestia jest taka, że jakbyśmy grali, nie? Tak jak tutaj grasz, ten stół, na przykład masz Namkę, Barda, Tarika, Kelena i gdzieś tam w sklepie, naturalnie, gierka, bo co trzy sklepy będzie ci proponować headlinera, pomimo, że masz, nie? No i załóżmy, masz taki stolik, twoim headlinerem jest Nami, gdzieś tam po drodze ci się trafiła kolejna Nami, którą sobie wziąłeś, bo zakładając, że będziesz grał disco, to musisz Namkę mieć na zastępstwo. Jeśli jest twoim headlinerem, nie? No tak, tak, tak. To żeby sobie potem wymienić. No i potem w sklepie ci proponuję na przykład Serafinę, headlinerkę. No i Serafina jest silniejsza niż Nami, bo to jest jednostka za 2 golda, to jest jednostka za 1 golda, więc automatycznie jakbyś zrobił tak, to powinieneś mieć silniejszy stół, nie? Przy czym różnica jest taka, że Bart jest Dazzlerem, więc tutaj masz akurat synergię. No pod komp by mi nie podobał, znaczy pod te cechy tych. Natomiast jakby ci się trafiła taka Lux headlinerka, to od razu zmieniasz, nie? No tak. No bo jest po prostu dużo silniejsza, dalej masz Dazzlera, masz czym bić, masz czym tankować, nie? No tak. Tak samo jak masz Tarika headlinera, albo, a potem trafia ci się Eko headliner i możesz gdzieś tam jakiegoś Sentinela znaleźć, no to Eko po prostu jest potworem w porównaniu do Tarika, to Tarik jest totalnym gównem, to musiałbyś też zamienić, nie? Chodzi o to, żebyś cały czas patrzył na to, czy mogę coś zmienić, żeby było mocniej, nie? No tak, ale żebyś nie żebyś sobie w kółko zadawał to pytanie, dobra. Dobra, jeszcze zerknijmy sobie na to disco może, żebyś miał lepsze rozeznanie. Disco jest trochę problematyczne pod tym kątem, że masz te piłki, nie? I one cię trochę zmuszają do ustawiania się w taki koślawy sposób. To nie zawsze jest to przyjemne. Bo na przykład jeśli ktoś gra kalkę KDA, no to ona skacze po najdłuższych liniach na stole tak naprawdę. Aha. Czyli tutaj ona będzie skakać między Echo a Twisted Fate'em. Po prostu to, co masz w narożniku, to ona na to skoczy, nie? Więc musiałbyś teoretycznie, wiedząc, że możesz zagrać na kalkę, musiałbyś to przesunąć wszystko w prawo i na przykład tutaj wrzucić jakąś namkę, albo po prostu zamienić Twisted Fate'a z namką miejscami, żeby namka dostała fokus, nie? Więc też będziesz musiał ewentualnie trochę skautować, żeby się ustawiać, ale to ustawienie, które tutaj widzisz, jest takie dosyć uniwersalne, więc myślę, że nie będzie takie złe. Kurczę, nie wiem, czy ci już za dużo tych informacji nie dałem teraz. Nie, no na razie je pojmuję. Dobra, to dobrze, że... Nie, na spokojnie. Więc po prostu myślę, że możemy przejść do gierki, nie nastawiać się, że to będą fajerwerki, aczkolwiek będą fajerwerki, bo ja wiem, że wygrasz tę grę. Ale wiesz, żeby się jakby oswoić z tym mindsetem, nie? Nie chcesz streamka, tak? Czyli tak naprawdę, tak, będę chciał streamka, ale jeszcze jedną rzecz sobie miej w głowie, że nie grasz kompozycji, tylko grasz, szukasz albo Twisted Fate'a, albo Kartusa, albo Ari i wokół tego będziesz robił resztę, nie? A, okej. I możesz to zrobić nawet dopiero na końcu, na 8 levelu to ulepić. Ale głównie chodzi ci tylko o znalezienie postaci, która będzie używać przedmiotów pod AP, która będzie wystarczająco silna, żeby zamknąć lobby. Więc nie grasz kompozycji, tylko grasz postać. Twisted, Ari albo Kartusa teraz, nie? Tak staram się to uprościć, żeby... No wiem, o co chodzi. Żeby było dobrze. Dobra. To teraz musimy zrobić taką kombinatorykę, że ja muszę wziąć teraz... tak, widzę twoje udostępnienie, tylko muszę to jeszcze na streamie udostępnić chłopeczkom. Zobaczymy, czy to mi się dobrze uda. Taka incepcja trochę, że ty streamujesz dla mnie, potem ja streamuję dla nich, to co ty mi streamujesz? No, chyba widać będzie. Widzą. Przesunę sobie to jeszcze, żeby było widać te zegary. Pytanie, czy odpalać rankeda, czy znaleźć zwykłą? No to jest tak naprawdę decyzja twoja. Ja, gdybym miał się wypowiedzieć, to ranked. No ja też bym wybrał rankeda, bo zwykła to tam ludzie się za bardzo
Powiem Nie wiem. tak, to jest poziom silver. Nawet jak to spierdzielisz, No to i tak tak. wygrasz. Ja ci to gwarantuję. Po prostu nikt nie gra czegoś takiego, nie? Tak uważam. No wiem o co Zaznacz chodzi. sobie w builderze sobie możesz zaznaczyć TFR i kartusa. Co cię nie musisz, ale może, jakbyś chciał. A że tutaj, w ten sposób, no Tak, nie, no no. jak zauważę. Właśnie, to jest dobre pytanie. Korzystasz z buildera, czy nie? Co się Nie, spadera? nie, No nie, dobra, nie. to teraz zaczniesz. O, czyli zacznę, dobra. Bo to jest bardzo przydatne. Dobra, no to rzuć sobie to. TFA nie wrzuciłeś jeszcze. To jest czwórek, czwórek, czwórek. Twisted Futu. O, To tak, jest. dobra. No i sobie to zamknij X-em i gitarką. Michael Tarociarz. Tak, no muszę cię przyzwyczaić do tego planera, bo chodzi o to, że... A, pokaż tego planera jeszcze moment. Musimy się upewnić, czy masz taką opcję zaznaczoną w lewym górnym, ale jest zaznaczona, bo... O, właśnie to. Masz to zaznaczone, więc jest git. A to jest. Możesz to A zamknąć. tak, o grze, przypomnienie. Tak, Gierka tak, ci będzie tak. podpowiadać i właśnie dlatego z planera myślę, że każdy powinien korzystać, bo... No jest Poświęca dużo łatwiej, jakby. nie? Dużo Podświeca łatwiej. tych czempionów, żeby nie zapomnieć. Tak. No i dobra, elegancko. Ja czuję, że zaraz będziemy tutaj zbierać alpeki masowo. O, pięknego Dobra. ciupusia masz nawet. W ogóle on jest Tak, legendarny, kurde. no świnka jest najlepszym jakby cipusiem, Tak, jakiego piękny jest. dostałem. No nie gram w to dużo, więc nie mam tych dużo. No teraz Teraz zacząłem zacząłem. grać dopiero, więc nie mam tych dużo tych porków, ludzików. Czyli, a tak z ciekawości, czyli jaką miałeś dywizję najwyższą? W sensie, to jest twój pierwszy set, czy? Znaczy, no to jest mój pierwszy set, w którym skończyłem placementy, tak powiem. A, okej. Bo Ma to ja nigdy sens. nie skończyłem placementu, bo tam sobie zawsze grałem z kolegami for fun jakoś. Ja nam się nie chciało grać zwykłych rankedów. No pewnie, ma to I sens, teraz jest. zacząłem grać normalnie, tak te w te części. Tak gram teraz te w te części niż normalnego lola, bo mi się nie chce grać. A wcześniej po prostu liga była. Tak, a Bo teraz mówiłeś o nie tym wiem. welkoziku też. I jak w No ligę ci szło? średnio, ja tam miałem co Golda, Silvera, tak se grałem for fun, Nie, no pewnie, można no nie powiedzieć. jakby o to chodzi przede wszystkim, żeby się bawić tą grą, Tak, nie? a znaczy no wcześniej się jeszcze tiltowałem trochę, a teraz to już mam totalnie w dupie, co się dzieje na meczu. Znaczy na mapie i w ogóle. I wolę grać sobie w TFT, jest tak jakby mniej się człowiek tiltuje przy tej grze. Prawda jest Przy taka, że w TFT. TFT możesz być zły albo na siebie, albo na RNG, Tak, no to tak, a nie na teammate'u, bo nie? nie masz Dokładnie, teammate'u, dokładnie. jesteś sam. Dokładnie, dobrze Więc mówisz. i za to się nie denerwujesz, bo jedyne na co się możesz denerwować, to na to, że nie dostałeś jednego Viego, bo ci brakowało, bo mi brakowało w tej poprzedniej grze, co byłem drugi, jednego Viego na trójkę. No i nie No i nie dostałem go dostałem go przez, jakby przez 6 rund, tak? I przez... To jest przegrałem go na najgorsze, chuj. nie? To jest najgorsze. No i, no tak, byłem taki, no kurczę, no unlucky. I co zrobisz? Nic nie zrobisz. A chłop miał tego, Kianę na trójce, bo grał Wietnam. No i wtedy zobaczyłem, co to jest znaczy dobry Wietnam, bo mu się Boże, udało. Kiana na trójce? Tak, ale to nie wiem, czy na tym koncie, czy, bo grałem jeszcze na innym. Ale to powiem szczerze, że jeszcze nigdy No nie tak, widziałem Kiana na trójce. tutaj była. I mogę. No, to O, na nie Westonii pokażę w ogóle. ci. Tak, on miał Kianę na trójce, on tam w ogóle zagrał pod. On zagrał pod. Pod tych. Pod to, co się zbiera, jak to jest. Te kolekcjonuje się. Masz tą skrzynkę taką fajną. Arcyu. Tak, pod Hardsteela zagrał i ja tak mówię. No ja wtedy miałem tak, ja miałem 90 HP, jak było, został ten jeden chłopek. On miał 20, no mówię, dobra, no łatwo, nie? Zabiłem go raz i wtedy stała się rzecz, no której no nigdy nie zapomnę. No, tak mnie zniszczył, nic nie mogłem zrobić. A jak wbił Kianę na trójce, to... Dobra, kapitanie, skupmy się na grze już teraz. Co byś Nie. wziął? Ja ci polecam Kowadło. kowadło, bo no ja zawsze biorę przedmioty, bo przedmioty Oddają, dobrze ale mieć, nie? tutaj chłopki chyba nie chcą kowadła. Przedmioty to jest rzecz, która zawsze ulepsza twoją drużynę. Chłopki nie chcą kowadła chyba, a nie No, chcą, chłopki są jakieś schłopkowane, widzę. a chyba dostaniemy. Nie. Unlucky. Dobra. Widzę, że nakładeczka też jest. Co to jest? A, to jest Blitz, okej, dobra. Tak, mam blitz, ale nie korzystam z tego. Po prostu do ligi mam zwykłej, ale do tego też jest, no to tak.
Okej, masz 6 golda tutaj na ławce. I piątkę. I on dwie dwójki. I namki disco, namkę disco. Co byś zrobił? Chyba... No ja bym sprzedał tego... Sprzedaj Sendai Kaiza od razu. A, dobra. Okej, okay, bierz wszystkie disco, jakie możesz od razu z tego sklepu, ci mówię. Disco opener to jest najlepszy opener, jaki możesz mieć w ogóle, nie? A, okej. Okay. W tym patchu przynajmniej, moim zdaniem. Co oni dają? A, dobra, lecz. Bierz. Okej. Okay. I teraz zwróć uwagę na te komponenty, bo tutaj i tak nic nie będziesz kupował w tym sklepie, nie? O, postaw sobie te kule tam obok namki, żebyś się przyzwyczaił. Trochę wyżej, lewo góra. I teraz jeszcze tanków sobie ustaw, żeby byli gdzieś tam z przodu w tym, nie? Żebyś się przyzwyczaił do tej synergii trochę. Dobra, i teraz rzuć okiem na te komponenty, co masz, nie? Jaki uniwersalny przedmiot mógłbyś z tego zrobić, którego użyłbyś dosłownie w każdej kompozycji? No sterak. Sterak jest najgorszym przedmiotem w tym patchu, więc unikaj go, od razu ci mówię. Ale powiem ci, że guard breaker, natomiast jeszcze masz przedmioty, więc się wstrzymamy. O. Co byś tutaj zrobił? Nie wybieraj, tylko nie powiedz. No ja bym zamienił tego, że dostajesz 2 złota po przerwaniu. Dobra, zamień. Zamieniłbym... No, łup wojenny, nie wiem. Dobra, to, że zamień. Golda wypuszczają. To wziąłbym to albo to. Środek zamień, bo środek jest do przegrywania, a ty nie chcesz przegrywać, masz za mocny stół, nie? I teraz powiem ci od razu, lewo albo prawo, możesz sobie wybrać. Przy czym prawo wydaje mi się, że jest lepsze. A nigdy nie grałem pod kukły. Kukły to jest jeden z najlepszych augmentów w ogóle z itemami, tak? Naprawdę, no. Dobra. Także, okej, okay, dobra, nic się nie stało. Złóż na namce Morello. Czyli to jest to, dobra. Bo pamiętasz, to miał być jeden z najlepszych przedmiotów, nie? No tak, spatula jest, ale spatula zostaw. Właśnie w tym disco jest taki problem, że ta spatula to prawie do niczego nie pasuje. Natomiast mógłbyś myśleć o pentakilu, bo spatula plus zbroja to jest pentakil. Ale zagramy sobie disco, bo masz disco opener i z niego jest najłatwiej przejść w disco, nie? Skupimy się na tym. Natomiast z tych komponentów mogłeś zaslamować jeszcze jeden przedmiot. Jak myślisz, jaki? No, z tych teraz, czy tych wcześniejszych? W sensie? Nie, no z tych teraz, co leżą, nie? A, no to ja bym pod tanka po prostu złożył. Jaki to niezłomne serce. Tak. Bardzo dobrze mówisz. Dobra, weź tego Kenera. Kliknij doświadczenie, bo chcesz wygrywać, nie? Mhm. Okej. Okay. I na stół musisz dołożyć jakąś użyteczną jednostkę, nie? Ja na twoim miejscu dołożyłbym jeszcze jedną nami, ponieważ one we dwie będą cecekować masywnie, nie? A, no w sumie. Dobra, i złóż ten item na Kenenie, co mówiłeś. I teraz dlaczego na Kenenie, jak myślisz? No bo ma dwójkę. To raz, a dwa, że to jest jednostka, której na pewno się pozbędziesz, nie? No tak, też prawda. To teraz podczas tej walki sobie otwórz planera, czyli ten prawo góra, gdzie ten to jest? Tu prawo jest góra tu gdzieś tam. Schowane. Wyczyść to i teraz sobie disco tutaj wpiszemy. Z jedynek weź Namkę oraz Tarika, dobra, z dwójek Gragasa, z trójek Echo sobie weź, bo to jest Sentinel pod Blitza potem. Gdzie jest Echo, tu jest Echo. Tutaj Blitza i TF-a. I tyle. I wyłącz na razie. I tyle. Na razie tyle nam starczy. Dobra. No i teraz jaką decyzję byś tutaj podjął? Co byś zrobił? No nic. I to jest najlepsza odpowiedź tak naprawdę. No tak. Jedyne co możesz zrobić, to zamienić Kenena z Tarikiem miejscami. Powiem ci dlaczego. Dlatego, że Kenen będzie wtedy bliżej potencjalnych drużyn. W sensie, że on może zagrywać tych z lewej, ale też tych z prawej. Jako pierwszy. No ja nie? Właśnie nie ogarniam za bardzo, jak stawiać na stole tych ludzi. To ci powiem, że jeśli chodzi o ustawienie tanka, to chciałbyś go ustawiać tak, żeby twój najsilniejszy tank łapał najsilniejsze postaci przeciwnika, bo on może najdłużej wystać to, nie? Czyli po prostu stawiasz go po stronie... W centrum. No, po stronie tych najmocniejszych jednostek. Nawet nie tyle, że w centrum, ale... Mhm. Ale tak, żeby wiesz, żeby... Okay. Żeby wyłapał szybko gonga, nie? No i zobacz, masz bardzo mocny stół. Możesz sobie spokojnie robić ekonomię, masz dwa bardzo mocne przedmioty złożone i teraz czego szukasz na kole? Jakiego komponentu? Łyski. Pod Shojin. Bardzo mądry wybór.
Zgadzam się ale z będę tym. ostatni, więc wątpię. Jeśli ci się nie uda SK, to co byś wziął? No, nie wiem, Rabadona jakiegoś, albo... No, według mnie to zostanie ten item i on jest... Ja ci powiem tak, że jeśli byś nie wziął łezki, to spróbuj wziąć tego Gragasa, bo po pierwsze będziesz miał dobry komponent, a po drugie będziesz miał jednostkę, która pasuje już do twojej kompozycji, nie? No tak, i ja teraz będę. O. Ale próbuj łezkę, jeśli się uda, nie? No nie, no nie. Dobra, no to lecz po Gragiego. Co za znaczy... No złap po prostu pasek na przykład. Bo pasek jest uniwersalny, nie? No nic, zdarza się. Od razu ten pasek możesz na Kerera wrzucić. Żeby był większym tankiem. Alternatywnie mogłeś wziąć jeszcze zbroję i zrobić Sunfire Cape'a. Znaczy nie, nie miałeś w sobie paska wtedy, to nie. Dobra, nie, to jest nie mój miałem, błąd. Natomiast paska. Chciałem powiedzieć to, że już masz antyhila w postaci Morello, więc Sunfire Cape w ogóle odpada, nie? No a w tamtym jakby patchu to się grało Morele, bo ja nigdy nie widziałem, żeby ktoś Morele grał. Jakby u na apekach. Bo ja dobra, zawsze... wiesz, że twoim priorytetem teraz jest zrobienie ekonomii na 20, nie? No tak, no to czekam, aż zobaczę, czy wygram. Jak wygram, no to nie Dokładnie. Będę jej sprzedawał. Dokładnie, a jakbyś nie wygrał? To bym sprzedał katę. Dokładnie tak. Znaczy, tak naprawdę katę to i tak możesz sprzedać, bo tej postaci nie ma co trzymać nawet, nie? Bo ona ci się do niczego nie przyda. Ale chodzi mi o sam tok myślenia i jest prawidłowy. Także dokładnie tak. O, i przegrałem. A nie. Albo? No, zobaczymy. Poleci bombel? Poleciał, nice. Chcę ci jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że gdybyś tutaj przegrał, to też by się dużo nie wydarzyło nie złego. Zmieniło. Znaczy wiadomo, fajnie, że ten streak ci się buduje, nie? Ale gdybyś przegrał, to po prostu miałbyś 98 HP. I chodzi o to, że ty i tak będziesz tracił mało HP i to jest super. A, o, to o to chodzi. Natomiast teraz masz streaka 4, więc powinieneś popchnąć poziom i dołożyć na stół coś, co go wzmocni. Mordekaj, żeby jeszcze zwiększyć szansę na to, nie? Żeby nie, będzie dalej. Puszczaj level na pewno, nie? Może być Mordekaiser, tak naprawdę. Tylko do tego, do pola powinieneś go wrzucić disco, dobra. Ale spokojnie, przyzwyczajasz się do tej synergii, nie grałeś jej wcześniej, jakby ja to rozumiem. Co daje te koło? Jakby daje ten 5% prędkość ataku i leczenie. I healing, dobra. Tak, czyli cały czas są leczone te jednostki, co też jest bardzo wygodne. A co 3 sekundy? A później ogólnie Serafina też nie była złym wyborem, żeby ją dołożyć, bo ona sama z siebie też leczy, nie? Więc to też pomaga. No tak. Ale to tak tylko mówię, żebyś pamiętał, że no, utwierdzam się, czy wiesz, nie? Wiem. Bo ona leczy, jak ona rzuca tego Q, nie? I wtedy jak... Tak, no. Co byś tutaj wziął ze sklepu? Dobrze. I Barada. Okej, ja bym sprzedał Mordekaisera, wziął Lux przede wszystkim. Bo Mordekaiser nie pasuje ci do niczego, Lux jest Dazzlerem, nie? Więc... O, olśniewaczem. Olśniewaczem. No tak. No i dobra, elegancko. Serafina możesz sprzedać tak naprawdę. Bo ona nie będzie silniejsza od tej damki, tak? A na stole raczej nie będzie grać. O, to sobie zostaw. Może. Bo pamiętaj, że w disco masz Gragasa, który jest grubachem. Więc, drugą fatułę. Ale powiem szczerze, że na to liczyłem właśnie. Jeszcze Shorin, oj. Mój Boże. No, bogactwo. Kup tego Korkiego, złóż na nim oba te itemy. Tylko, żebyś się nie pomylił. No. I na to co? Zostaw to na razie, złóż te itemy. Najpierw Shorin. Shorin. I ten, że dwie szpatuły. Tak, tak. I teraz go sprzedaj, nie? Dobra. I na lamkę. Na lamkę, tak. To jest headliner, wrzucaj na nią spokojnie. Znaczy, oczywiście tych łopatek nie musisz wrzucać. Dołóż lamkę jeszcze jedną. Dobra. I teraz wiesz, jak działają książki, jak zwiększyć sobie szansę na to, że dostaniesz coś, co no chcesz? No właśnie oglądałem u ciebie, ale nie zrozumiałem za bardzo, jak to zrobić. Powiem ci tak w uproszczeniu. W skrócie, chcesz zawalczyć raz z graczem, mając książkę na ławce, podczas gdy posiadasz na stole synergie, które cię interesują. I to jest wszystko, okay. Nie? Aha, dobra. Czyli teraz jak masz to disco, olśniewacz, opiekun i tak dalej, zawalczymy sobie raz, nieważne czy wygramy, czy przegramy, to dopiero potem otworzymy książkę po tej jednej walce. Dobra. Chodzi o to, że wtedy zwiększają się szanse na te cechy, które masz tam po lewej, nie?
Dobra, co byś tutaj? O kurczę, Twin Terror się trafił, ale nie bierz go. Właśnie Od razu chciałem ci kiedyś mówię, że zagrać. środek i prawo roluj. Chciałem zagrać kiedyś Twin Terror. Co byś wybrał z tego? Ja bym to wziął, ale jeszcze mogę to zrolować. Bierz to po lewej, od razu to Tak? klikaj nawet, no. Brać, w To sensie czy rolować? jest... Nie no, bierz, wybieraj to, to jest bardzo dobre. Tak? To ci bardzo wzmocni stół, bo to dostajesz dwa itemy orna praktycznie za darmo. A no tak, bo to są te ulepszone. Możesz... Natalika, czy... Możesz wrzucić seta na stół zamiast drugiej lampki i wrzucić to na seta. I książkę jeszcze otworzyć, nie? Oczywiście. Olśniewacz dawaj. I dawaj to na jakiegoś Tarika czy coś. Żebyś miał aktywną synergię na no czwórce po prostu, tak. nie? No i dobra. I teraz nie wiem, czy nie za dużo ja teraz mówię, bo ty pewnie większość z tych rzeczy też byś zrobił, ale chciałem trochę przyspieszyć, żebyś się nie pogubił. Nie no, ja bym to zrobił za późno. I nie wiedziałem, którego wybrać tego augmenta, o. No. Słyszysz mnie dobrze w ogóle? Słyszę, wszystko jest git. No i git. Pamiętaj, że mamy w drodze też tego pałąka, nie? To No też jest tak. fajne. W Co byś sensie tutaj to zrobił? idzie kukła treningowa. Tak. Dobra, co byś tutaj I zrobił? te. No sweta bym wziął. Oczywiście. I level pushnął może, czy nie? I Kanada. To powiem Tak? ci od razu tak, że level kliknij dwa razy tylko. No i tak, bo nie dostanę wtedy. Zmarnuję jak wygoldo. To znaczy inaczej. Gdybyś miał winstreaka potężnego, to wszedłbyś w level agresywnie, żeby go może utrzymać. Natomiast masz tylko jedną wygraną, więc nawet nie masz o co ratować tutaj, nie? Więc wolisz przytrzymać ekonomię, nie? W tym momencie. Buja Natomiast idzie stół masz się. całkiem dobry, to jest naprawdę całkiem niezły stół jak na ten etap, więc myślę, że na ludzie sobie lecisz. Nie no jest. A do tego nie trzeba wkładać, nie? On tam może Nie, sobie to leżeć wystarczy, sobie. że sobie leży, no, tak. Natomiast jakbyś grał True Damage, to oni mają coś takiego, że jak trzymają przedmiot, to Tak, tak, dostają, tak. no, to wtedy warto to położyć na kimś, nie? To A. taka ciekawostka. A to wtedy daje dwóch czempionów? Czy jak? To ci daje plus jeden, tak jakbyś miał level wyżej, jeśli Tak, chodzi o... ale z True Damage. Z True Damage daje po prostu taki bonus, jaki dany czempion może dostać za A, trzymanie dobra, przedmiotu. dobra, Czyli na przykład dobra. Echo dostaje regenerację HP. Okej. Co byś wziął tutaj? Nie wiem, pałkę tą. A jakie masz komponenty Nie na mam benchu? żadnych. Okej, czyli możesz wziąć dowolne. To weź tego Echo złap. Echo. Wiesz Może dlaczego? wziąć. Bo jest mocnym, bo jest trójką i z Po pierwsze czempionem, jest a... jednostką, którą będziesz grał na stole docelowo, bo No masz w planerze go. i mogę jeszcze dać... A nie, Nie, to nie, jest nie, na nie. stole. To Ale nie, dobra, to jest złe. to by się... Ale dobrze myślisz, bo z tego komponentu będziesz chciał zrobić penetrację odporności. Tak. Ogólnie ten pałąk jest bardzo problematyczny teraz. Daj go tam między bardę a namkę go wstaw. Między bardę a namkę. Tu? Tak. I możesz dołożyć eko na przykład na stół. Dobra, już olej to, że nie wszyscy mają te pola disco, nie? Bo po prostu No bo się musisz nie to da ich wstawić, zaakceptować. nie da. Dokładnie. Natomiast A to z tego jak będę płaszcza miał chcesz zrobić disco na AX-Park. jak będzie disco na. A nie, disco na piące jest, są dwie kule dyskotekowe, dobra. Tak jest, no. Dobra, dobra. Na ten Viego nie. No Viego nie, Viego raczej nie. Jakbyś grał Pentakilla, to wiadomo, to byś wziął. No tak. Ogólnie w tym momencie byś go wziął. Tylko, że my dlatego gramy disco, bo mamy disco opener, a to jest jakby coś, co prowadzi bezpośrednio do disco i warto wtedy to zrobić, nie? No tak. Spark wiesz, z czego się robi, nie? Ten, gdzie on jest? To, Na jest. samej górze, tak. O, ale trafiłeś, zobacz. Piszę futu. I co robisz teraz? No ja bym go, nie wiem, za coś bym wstawił. Twisted jest silniejszy od damki w tym momencie? No... No je, nie jest jeszcze. Bo oczywiście, nie że jest. Oczywiście, jest? że jest. Od razu sprzedawaj tego headlinera. Tak jest. Przerzucaj te itemy na Twisteda. Nawet się nie zastanawiaj. Okej.
Mógłbyś wziąć teraz Serafina z tego, znaczy wiesz, nie bierz już jej, bo już się runda zaczyna, nie? Ale mógłbyś ją wziąć po to, żeby mieć jakiegokolwiek headlinera teraz na stole, nie? W tym momencie. My po prostu wolno to zrobiliśmy, ale normalnie powinieneś teraz jakiegokolwiek headlinera wziąć, który wzmocni ci stół po prostu w jakikolwiek sposób. Dobra, dobra. I to ja mam teraz bardzo dużo tego, pod ekonomię grać. No teraz już znaczy, to tak naprawdę pod level będziesz tak. Szedł, no, tylko nie chcesz poniżej 50 schodzić. No tak, tak, tak. To, że ci się teraz ten gold odkłada, to wcale nie jest złe, bo jeśli byś decydował, że musisz się stabilizować, to masz lepszą sytuację do tego. Natomiast nie będziesz się tu stabilizował oczywiście, no bo nie ma sensu, ale tak tylko mówię. Ta kata jest do dupy, więc nie bierz jej. Możesz poklikać trochę w level do 50, nie? Super. I teraz będziesz miał lepszy sklep na samej turze, więc może lepszy headliner się pojawi. No wrzuć byle co na ten stół, nie? No, mam pasek. Okej. Okay. Czy skleiłbyś z tego jakiś item dla TF-a? Od razu Zelux bierz, od razu, nie? Bo ona działa z twoim stołem. Super. O, tu co jest? Wziąłeś to? Co bym skleił? Otwieraj ten... Otwieraj ten zbrojny, to właśnie, no. Zonie? Uła. No weź Zonie. Ogólnie chciałem ci powiedzieć, żebyś na shortufa robił na Twisted, ale jak trafiłeś Zonie, to oczywiście, że Zonie. A na Luxie można na shortufa? Jeśli już masz łuk i masz w miarę dobrą sytuację, że nie przegrywasz i nie musisz szybko itemów też to łączyć, to lepiej zgridować Gizu, bo Gizu jest najlepszym przedmiotem na Lux, jaki możesz zrobić, nie? Aha. Natomiast możesz łuk położyć na Lux, bo Lux jest twoim headlinerem, którego się pozbędziesz potem, nie? No też prawda. Jest twoim koszykiem na śmieci teraz. Też Lulu byłaby dobrą jednostką do twojej kompozycji, żeby ją wzmocnić, ale teraz nie chcesz zaburzyć ekonomii w ten sposób, to raczej nie jest tego warte, nie? Nie, jest chyba źle, nie jest źle. Co byś wziął tutaj? Ja bym wziął to. Albo to. Ja bym przerolował prawo. Zobaczę, co jest. Okej, okay, teraz bym przerolował lewo i środek, bo kuratorze to jest jeden z najlepszych augmentów do tego, do disco, nie? Okej, okay, weź kuratorów. Chodzi o to, że kule to są też sąsiadujące jednostki, więc dostajesz siły ze wszystkiego dosłownie. To się też liczy jako jednostka sąsiadująca. Dokładnie, dokładnie. No. I teraz tak, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby to wszystko kupować, bo chcesz dosyć szybko wejść na ósmy. To można ale zawsze. Właśnie się zastanawiam, czy to jest dobra decyzja, żeby tak zrobić. No. Ten pasek w każdym razie możesz połączyć z paskiem na Kenenie, bo... Tak, właśnie. Tak. No, bo to też będzie dobry item, nie? To też jest po prostu uniwersalny dobry item, którego możemy użyć wszędzie, nie? Dużo, dużo zdrowia bardzo. Dokładnie. Ta Zonia to ci po prostu zrobi grę tutaj. To już masz pierwsze miejsce, moim zdaniem, razem z tym kuratorem. A. To działa jak Zonia w normalnym rolu, czy jeszcze można atakować? Mniej więcej jest... tak, z tą różnicą, że nie można tego spierdzielić, bo ja to zapominam ją wcisnąć. A to się samo wciska. Natomiast to daje AP, to jest w ogóle super. Czasem tak jest, że człowiek zapomni wcisnąć. Dobra. A ten item to daj trzy razy w level, daj trzy razy w level. Zobacz, item, bo ja kupię Fidel Castro, nigdy nie skończę, bo cały czas mikrofon włączę, nikt mi go nie odetnie. Zobacz Erdoka, więc zobacz teraz, sprawdź tu, w programie skład, Erdo i Red. Zobacz więc na wolnych majkach, nigdy to nie kończy się. HYX i 1940. Dwa złote, 11 grosz. Dobra. Masz. Dziękuję pięknie, dziękuję ślicznie. Ten item, o który pytałeś, to on daje AP po prostu jednostkom w tym rzędzie. Ile tam jest jednostek? Weź zobacz. Pokaż opis tego itemku. Okej, czyli on może czterem osobom dać AP. Tak. Ale dobra, jest dobrze ustawiony, jest w porządku. Dobra. A jak kuku działają? One dają golda, czy...?
Nie, kukła po prostu sobie stoi i tankuje, a to, co ma na sobie, wpływa na to, jak działa, nie? Ale jeśli nie miałaby nic, to po prostu byłaby jak takie ciało, które przyjmuje obrażenia i gnie. Okej, dobra. Ja myślałem, że to pod ekonomię się gra. Te pieniążki ci lecą głównie z tego, że Set cały czas dostaje przedmioty Orna, które generują pieniądze, nie? A, dobra, dobra. To bardziej nie, na, tak ja bym wziął Zaka teraz, bo po pierwsze oczywiście. Pasuje nam do kompu. Tak. I ma item fajny. Dokładnie. Chyba... Czyli Sparka robisz wtedy, nie? Tak, tak, tak. A druga sprawa, że możesz Gizu też zrobić z tego, więc to też jest super. Dobra. To co, Aphelios czy Amumu? No weź Amumu, bo jest droższy. Kurde, nie zdążyłem. No dobra, ale będziesz chyba... wiedział na przyszłość. A mam Amumu. O, Blitz. O kurczę, jak pięknie. Od razu możesz Blitza skanerem zamienić już teraz, nie? Tak samo możesz... Możesz wbić level już teraz i dorzucić Gragasa jeszcze. O. No i teraz spróbuj to ustawić. Kula zamiast Eko. Znaczy na to miejsce, co było Eko. O, i teraz sobie to poustawię. Nie zdążyłem. Ale na dobra. Spokojnie, bez stresu. To i tak będzie działać teraz. Dobra, to sprzedać to... Wiesz co? No może sprzedaj, bo w tym... Jakby masz emblemat olśniewacza, więc spróbujemy ich pewnie zagrać 6. Bo normalnie miałbyś Lulu zamiast tej Lux, nie? Mhm. I ta Lulu byłaby trzymaczką itemów na Sonę. Okej. Okay. To taka naturalna progresja by wychodziła, nie? Że coraz lepsze, no tak, wiesz. Tak, tak. No dobra, to już ci się ekonomia fajnie odnowiła i teraz... Teraz zrobimy tak, że tę rundę jeszcze zawalczysz z takim stołem, bo masz dużo HP. Mhm. Dzięki czemu przesuniesz się do neutralki i tam na spokojnie będziesz mógł sobie zmienić headlinera. Natomiast tutaj się poustawia jakoś fajnie. Tutaj? O, tutaj nie, nie. Tak. Znaczy może tak być. Bo, no tak, to dobrze robisz. I teraz w pierwszej linii chcesz, żeby stał Set oraz Blitz. Bo to są twoje dwa najmocniejsze tanki, nie? Dobra, i... tego barda... Daj ten pałok niżej, na sam dół. Tu? W prawo, w prawo. Nie, nie, nie. Tak jak... O. Chodzi o to, żeby był obok damki teraz, o. A, dobra, że... Ja też się pogubiłem, wybacz. Że tutaj? Tu? Niżej. Obok damki po prawej stronie. A, że tu, że... Już walić te Lux, nie? To ważne, żeby TF-a bufował, bo to jest twój najmocniejszy carry. Dobra. Ewentualnie potem Lux może być zamiast damki jeszcze, żeby też to dostawić. Mhm. Można po prostu ją zamienić. No w każdym razie już masz pierwsze miejsce zaklepane, nawet już nie wiem, on też ma, co musiałoby się zdarzyć. Dobra, pamiętasz, co miałeś teraz zrobić? Sprzedać headlinera, nie? Tak jest. Bo już powoli będziemy wychodzić z niego. A, bo teraz może mogę dostać już tego, nie? Różowego, czwartego. Dokładnie o to chodzi, dokładnie o to chodzi. I też masz nadwyżkę kasy, którą możesz sobie spokojnie rolować. No dobra, to dawaj, sprzedawaj Lux. Sprzedaję, wziąć Kaina? Nie, raczej nie. Wrzuć kogokolwiek na stół teraz, może być drugi TF nawet. No i podświeżaj sobie teraz trochę. Dobra, Gragasy, super. O, super. Zix. Olśniewacz. I ten Zix zamiast drugiego TF-a wchodzi od razu na stół, nie? Mhm. I tutaj się zatrzymaj, nie? A kalkę wziąć, czy nie? Nie. W disco nie ma kalki, także... O! Dobra, od razu te kuźnie sobie otwórz teraz, żeby ci nie zajmowała miejsca. Weź... Nie masz penetracji resów, więc weź łezkę i zrobisz wtedy statika, nie? Static Shiva. Otwierz sklep. No nie podoba ci się to, lampkę weźmiesz. O, to ci się podoba, bo to jest disco, nie? Mhm. Weź to, sprzedaj Blitza, zamień. I ZX na stół. ZX. Lampka też na stół. Dobra. Na Blitza te tak itemy. Static Shift na Zixa. I teraz któryś z tych komponentów sobie przepalimy tym ogniem, nie? No bo nie chcemy zrobić no inaczej, tak, bo to bez sensu. Ja nawet myślę, powiedziałbym, że, żebyś... Ja myślę, mów. Pas. Dobra. I teraz pamiętaj, że po tej rundzie też książkę już będziesz mógł odpalić, nie? Dobra. W jakim rozmiarze koszulka? W jakim chcesz, przyjacielu?
Dobra. Co byś tutaj wziął? Ja bym wziął tego, Guardiana. Ja bym wziął, powiem ci, że chyba strażnika bym wziął. Dobra. Bo chodzi o to, że możesz wtedy jako się pozbyć, a najlepsi Guardiani są za 5, najlepsi strażnicy są za 4, więc masz potem wyższy sufit, nie? Wrzuć to sobie na przykład na Gragasa. Dobra. Nie, na Dragiego wrzuć. Na Dragiego. Gruby jest, dobra. Tutaj, dokładnie. Tak. Dużo ci mocy, ale radzisz sobie dobrze, także jest git. Ogólnie nie wydawaj już pieniędzy, nie? Bo już masz headlinera. A, dobra. Powiem tak, na 8 poziomie chcesz znaleźć headlinera, 4, i front jakiś, żeby był na 2 gwiazdkach, nie? Najlepiej 4. I wtedy, kiedy to masz, to już idziesz po 9 level, bo jesteś stabilny. Dobra, i teraz wywalić go, czy... Kogo? Echo. Możesz wywalić, tak. No i wrzuć tam jakiegoś ośliwacza wtedy, nie? Super. I teraz nadwyżkę złota wydawaj na levelowanie do 50, nie? Przepal sobie ten przedmiot, co mówiłeś. O Boże, patrz, widziałeś? Może być, dawaj na blica od razu. Bo ja wiem, że już masz, ale to mu doda trochę wartości tankowej i też trochę obrażeń, więc to nie jest. Ja właśnie celowałem w ten item, że to jak mówiłeś na początku. Tak, to prawda. Ten też jest przebicie? To też jest przebicie, tak dokładnie. Okej, dobra. To jest taka alternatywna opcja dla ciebie, jakbyś tam tego nie trafił, nie? Aha. No to nie wiedziałem tego. Nigdy statika nie szedłem. Więc zestabilizowałeś się na 8, masz bardzo dobry stół, teraz idziesz po 9, nie? Mhm. Na 9 twoim celem jest znalezienie Ziggsa 2 i Sony 2. Ewentualnie dodatkowo szukasz po prostu Wietnamu, czyli jakiegoś Yorika 2 na przykład, i Laoi 2, wiesz, takich najlepszych postaci w grze już. O, Sona jest. Jest Sona, na pewno cię interesuje, ale najbardziej cię to Ginzu interesuje, bo Sona i tak znajdziesz, nie? A to jest najlepszy przedmiot na nią. Tak samo na Ziggsa też jest bardzo dobry. Wybaczcie widzowie, że nie odpowiadam na pytania, ale wiecie, no tu jest skupienie. Wiecie, o co chodzi, dobra. No oczywiście lampka. Powiedz mi jedną rzecz. Czy jest jakiś scenariusz, w którym ta Kiana na twoim stole byłaby dobra? No jakbym szedł pod Akali? A nie, czy teraz? To ja ci podpowiem. Gdybyś nie miał tego emblematu, to na twoim stole byłby Echo, a to jest też trudny mecz. I wtedy miałby sens. Mówię ci to po to, żeby tak otworzyć ci głowę na to, żebyś tak kombinował, wiesz, że to tak. Wiem. Gitarka, dobra. To level. Tak, 2 razy w level, dokładnie. Jak ty rolujesz czasem, to ty na przykład jak chcesz jakąś 4, to ty kupujesz same 4. Czy to chodzi o to, że po prostu wtedy mniej 4 zostaje jakby w sklepie i wtedy łatwiej trafić tego, którego... Sam to rozkminił, dobry chłopek, dobry chłopek z ciebie, fajnie. Dokładnie o to chodzi, także... Właśnie się zastanawiam, czy sam na to wpadłeś. Dokładnie. Właśnie to jest dokładnie to. Po prostu jest ograniczona ilość w puli, wyciągasz inne. No to zwiększasz szansę na pozostałe. Dobra, wbij ten level już teraz. I szukaj tych piątek. Już teraz roluj do zera i szukaj. Bo gierka się kończy, ja chcę zobaczyć, czy ty sobie to poradzisz. O, TF na trójkę ci zaraz chcę wybić. Dobra, co byś dołożył na stół teraz? TF-a. Dokładnie tak. No i pięknie, o to chodzi. Sprzedać tych setów, nie setów, bardów. Tak, nie już bardów. Możesz tak zrobić już teraz, nie? Połóż tego Rage Blade'a na Ziggsie, żeby jeszcze zwiększyć siłę stołu. Już wygrałeś w tym momencie, nie? I tak. No, stompik. No widzisz, 80 HP. Ale to właśnie podpasowało bardzo. RNG była po mojej stronie w tej grze. To znaczy powiem ci tak, grając coś takiego, czy będziesz miał RNG, czy nie będziesz miał RNG, i tak jesteś w stanie wygrać, bo jeśli nie dałoby ci Twisted Fate'a, to dostałbyś Ari albo Karthusa. A,
Okay. I wystarczyłoby wokół nich zrobić kompozycję, tak jak teraz zrobiłeś wokół TF-a, bo Kartus mógłby używać tych samych itemów, Ari też mogłaby ich używać. I jakby do tego to się sprowadza, że wiesz, RNG może być różne dla ciebie, ale jak grasz trzy różne kompozycje, no to któraś się musi trafić, nie? No tak, w sumie. Też jak przyskillujesz trochę, to potem będziesz też skautował lobby i patrzył na przykład kto w co idzie i wtedy będziesz wiedział, co jest wolne, to też zwiększy swoje szanse, nie? No właśnie zauważyłem, że ty tak... Ale tych łopatek sypie, kurczę, jak śniegiem. Co byś wziął tutaj? Ja bym wziął ten hełm, albo kamizelkę. Weź hełm. Pamiętaj, że na Ziggsie masz jeden wolny slot i chcesz go ubrać do końca, nie? Dokładnie. I rolę. Jest Sona. To za TF-a. Za TF-a, myślę. W sensie w tej chwili chyba ona jest słabsza niż ten TF, więc teraz bym tego nie robił, ale... Ale ogólnie jak się ulepszy, to... No ja mam zaraz Blitzcranka na trójce. Zauważ, że teraz jest ta kalka, która skacze na TF-a, nie? Mhm. Ty masz oczywiście wysrane, bo masz zonie, ale... Jak już będziesz, nie będziesz się tak musiał skupiać na tej kompozycji, to będziemy mogli też skautować i wtedy te akalki będziemy kontrolować ustawieniem na przykład, nie? I koniec. No i proszę bardzo. Drybowe LP-ki, bardzo dobrze pojechane z chłopkami. No teraz to już jest kwestia po prostu, żeby to zrobić kilka razy, żebyś... Załapać. Tak, żebyś się tak z tym oswoił, przyzwyczaił. O, znowu ten bug się zrobił, nie? Z tym lobby. Że teraz trzeba restartować klienta, nie? Ej, to... Aha, to niezła gra. No i teraz pytanie do ciebie jest takie, czy mamy czas jeszcze na jakąś gierkę, czy już jest dzisiaj fajna? Nie, no mamy. Myślę, że możemy dzisiaj zagrać jeszcze jedną i jutro na przykład, bo jutro też mam studia tak ułożone, no ja oczywiście zapraszam. Bo o 13 zaczynam. O 13 zaczynam i mam tylko jakby dwie godzinki. I już mam cały dzień wolny, więc możemy się tam... No to jutro możemy trzasnąć resztę po prostu, jakbyś chciał. Bo fakt jest taki, że ja jestem, wiesz, teraz piwniczakiem, żyję na Steamie, więc... Kiedy byś nie przyszedł, to pewnie mnie trafisz tutaj. Tak. No, zaczynasz akurat o 12, jakoś kończysz... Nie wiem w sumie, o której tak zależy. Dobra, to póki ty włączasz Lola, to ja tak popatrzę na czat trochę. Klaudia, dziękuję ci pięknie za ten komentarz, bo ja jestem, wiesz, ja byłem zestresowany, że to kiepsko pójdzie. Że przez to, że jest stream, to będę się tutaj stresował i to kiepsko wyjdzie. Czy znajdzie się jeszcze miejsce na jakiś coaching chociażby jednej gierki w tym tygodniu? No pewnie, chłopku, zapraszamy. No coachingi ruszyły, teraz będziemy na streamkach je robić. Cześć Cezary, siemaneczko. No co tam, baby? Dobra, to daj tam znać, jak już odpalisz machinę. Nie wiem, liga mi wariuje. No na spokojnie, to ciebie goni czas, nie mnie, więc... Jakie rangi? Z czasem. Jakie rangi? No dowolne, w sensie jeśli uznasz, że mogę cię skoczować, to mogę cię skoczować. Ale no najlepiej, żeby była niższa niż moja, bo jak jesteś wyżej niż ja, no to ty możesz mnie nauczyć czegoś, a nie ja ciebie. Dobra, już mam, proszę bardzo. No i co tu się stało? O, dobra, widzę wszystko. W sensie, jaką rangę ma coachowany teraz? Silver 2. W sensie, przed chwilą miałem Silver 3, nie? Tak, miałem Silvera 3, ale miałem jakieś 70 LP chyba, czy coś jakoś tak. Dobra, elegancko. A coś klatkuje na tym udostępnieniu, czekaj, jeszcze raz sobie wezmę. No, Discord. Discord taki jest, niestety. Aha, to ja w ogóle tutaj streamuję coś. No tak. Dobra. Jakim cudem GM jest? Czemu nikt telefon nie wziął? No widzisz, udało mi się akurat zmieścić, zanim chłopki się ogarnęły. I cześć Maciek, siemaneczko. No co tam, baby? Kurde, no cieszę się. Fajnie, że kurczę, że to wyszło, nie? Bo to jest taka nowa trochę ścieżka dla ciebie, bo... Tak, no nigdy no nie szedłem kompozycja... bardziej, ja wolałem bardziej AD kompozycję grać niż... No właśnie. Ja ci powiem, że ja w poprzednim patchu też. Ale, no mówię, jeśli się przyzwyczaisz do tego podejścia, że grasz najmocniejszy stół, że ciągle szukasz, która jednostka mi tu pasuje i jest silniejsza niż to, co mam, nie? Albo które przedmioty mogę skleić, żeby pasowały do wszystkiego. Na przykład taki Hand of Justice. Hand of Justice pasuje do każdej kompozycji. Czy to jest AD, AP, to jest zawsze dobry item, nie? No tak. Tak samo ten Adaptive, no też jest do wszystkiego, bo nawet na tanka możesz to dać.
Albo na przykład Guardbreaker, no to też jest uniwersalny przedmiot. Więc to potem jakby otwiera takie trochę, no otwiera głowę trochę, nie? A prawda jest taka, że nawet jeśli byś potem na 8 poziomie źle się skręcił, nie? Żeby ci nie siadła kompozycja, to przez to, że zakonserwowałeś tak dużo HP w tych wczesnych fazach, to wykrwawisz się maksymalnie do 5, może 6 miejsca i to nigdy nie będzie 8, nie? Aha, no to za 5 dostajesz chyba minus 10 nie, tylko. A, tak, dobrze mówisz, tak, no. Za 5 minus 10. Dokładnie. Także wiesz, statystycznie jakbyś ciągle tak grał i nie zajmował żadnych 8-7 miejsc, to, to musisz się wspinać po prostu, nie? No tak, a Jewelled Gauntlet to jest dobry item? Czy jak z tym Na magów jest bardzo dobrym itemem tak naprawdę. Mm-hmm. Nie lubię go robić na pierwszy item, musiałbym mieć naprawdę mocny stół, żeby go tak zeslamować. Mhm. Ale ogólnie potem na takim TF-ie, kartusie czy Ari to jest naprawdę podstawowy item, można powiedzieć, jeden z takich lepszych. Bo on daje kryty na umiejętnościach. Tak. Natomiast nie robisz go wtedy, kiedy trafisz Lotus na augmencie, nie? Bo wtedy masz kryt na każdej postaci tak jakby. A, okej. Okay. No, a augmenty po prostu dobierasz do swojej kompozycji. Te pałąki są o tyle fajne, że to wzmacnia strasznie twój front. Ale no, druga sprawa jest też taka, że tym pałąkiem możesz go ustawiać na przykład pod akalkę, żeby ci tam skakała. Albo na przykład jakiś Kartus. Kartus jak ultuje, to celuje w cele, które mają najmniej HP. No to taki pałąk zawsze jest takim celem, nie? Dlatego też Illaoi jest taka dobra, bo ona też stawia dwie macki i Kartus już strzela w te macki przede wszystkim, nie? Tak samo te macki mogą przyciągać akalkę, jak ona skacze. Właśnie to... A to nie wiedziałem tego. No, to dobrze, że... mackami można. Tak, no wystarczy je w narożnikach ustawić, przesunąć się troszkę bardziej do środka i już jest wszystko fajnie, nie? A to Kartus nie strzela po wszystkich tych jakby sporkach, jakby ludzikach na tej znaczy mapie. On po prostu priorytetyzuje sobie te cele, które mają najmniej zdrowia. A, dlatego okay, z Kartusem to najlepiej gra się Akali, bo wtedy Akali skacze na tył, obija troszkę te najważniejsze cele i on je dobija ja tym ultem, nie? Okej, okay, dobra. I to jest taka ich naturalna synergia. A, no to... To ma sens. Myślałem, że to po prostu bije tak jak w lidze, że każdy dostaje taki sam damage, tylko zależny od takiej, od jakby magic resistów jego. Nie, Kartus chyba tylko 4 cele teraz targetuje, a wcześniej chyba 5 targetował. Tylko, że teraz targetuje 4, ale mocniej, przez co jest tak naprawdę silniejszy niż był. Tak. To nie wiedziałem tego, że on targetuje te jakby, które mają... Ja bym wziął to. Lubisz pryzmatyczne preludium? No, lubię. I, no to wiesz, to jest zawsze fajna zabawa. Albo trójki. Ja bym wziął też preludium. Gdybym to ja wybierał, też bym wziął to samo. Siema, jaka dywizja? Tutaj jest Silver 2 już teraz, a u mnie masz dywizję na ekranie. Dobra, ja się teraz skupiam już tylko tutaj na Kubie, bo Kuba zasługuje na to, trzeba tutaj się na tym skupić. Nie ma problemu. O, jest Talik znowu. Dobra. Pamiętaj, że my teraz nie mamy w głowie disco tylko, nie? No ja wiem. My to disco zagraliśmy, bo mieliśmy otwarcie pod disco i to wtedy jest najłatwiej po prostu przejść w to disco, tak naturalnie. Co oczywiście też nie oznacza, że musisz wtedy grać disco, nie? Ale no. Uzupełniamy prostą układankę. O, ciekawie. Samira to jest jedyna dobra w ogóle droga pod AD teraz chyba w tym patchu. Tak? Ale mniejsza o to. Dobra, co robimy tutaj? No ja bym... Sprzedaj Samirę. I bierz Xantę i wystaw dwóch Sentineli. A. Wiesz dlaczego? Bo od razu wtedy masz front zrobiony. Bo masz dwie synergie między sobą, nie? Mordekaiser. No. Jeśli chodzi o Headlinera, to nie bierzesz Headlinera jeszcze, bo nie wiesz, jakie będziesz miał przedmioty w ogóle. No. Natomiast Korkiego i Yasuo możesz kupić, bo to niczego nie zmieni, więc możesz ich kupić po prostu. Okej. Dobra, a co tutaj robimy? I wstawić tego Korasa, czy Namkę po prostu za... Wstaw Namkę. Bo bardziej ją lubimy. W sensie to jest jednostka, której się na pewno nie chcemy za szybko pozbyć.
Dobra. Ogólnie ja bym na przykład też wziął tego Afeliosa zamiast na przykład Yasuo, może nie, może zamiast Korasa. Chodzi o to, że już masz Hardsteela jednego na stole, nie? A, no tak, to jest prawda. Okej. Okay. Dobra, co tutaj bierzemy? W sensie, co robimy w ogóle? No to tego bym nie brał, bo to jest... Przekręć to. Przekręć prawo i lewo od razu teraz. Jak masz zestaw startowy, to od razu ukręcisz to. O Boże, jakie dobre rzeczy. Umiesz grać Twin Terror? Nigdy nie grałem, ale możemy zagrać. No to weź. To w środku też jest genialne wręcz, ale weź Twin Terror, to poszerzymy twoją gamę, że tak powiem, wiesz. I teraz Korasa? Tak, od razu bierzesz tego Korasa, sprzedajesz tych Yasuo, sprzedajesz tego Afeliosa i dwa Korasy muszą być na stole, także sprzedaj ramkę i Tarika, puszczaj level. Sprzedaj ramkę Tarika, sprzedaj jednego Korasa, puszczaj level i gitarka. Dobra, i przedmiot, jeśli chodzi o przedmioty, to złóż pasek plus płaszcz na Mordekaiserze. Aksan, ty ma drugi level, to ci źle powiedziałem. No dobra, to mój błąd. Bo myślałem, że ma pierwszy level. A. Chodzi o to, że Xanthe by to lepiej nosił, bo ma drugi level teraz, nie? No tak, tak. A łuk tak, możesz na Korasie położyć, bo to jest postać, której się potem pozbędziesz. Powiem ci, dlaczego tak zrobiliśmy. Bo Twin Terror działa tak, że jak masz dwie takie same jednostki, to są silniejsze, nie? Mhm. A że ty mogłeś to osiągnąć Korasem, no to od razu Koras w stół i lecimy z tym, nie? I jak wbiję trójkę tego jednego, to dostaje jakby drugą. Kopię dostajesz dwugwiazdką, tak. Aha, natomiast my nie będziemy grać Korasa oczywiście jako tego. Ale dlatego to jest, bo... Dokładnie jest. Tak. Dobrze kombinujesz. I teraz, no dobra, to jest wszystko tak, jak ma być. Tego, no jest wszystko git. Dlatego teraz wykorzystamy ten czas i wejdziemy do planera. Musisz z niego korzystać jak najczęściej. Wyczyść sobie. No i teraz na dwójeczki patrzysz. Pantheon Twitch. Ożasz tak? Albo to. Na trójeczki, albo Mowex. I to jest wszystko. To jest cała twoja kompozycja tak naprawdę. Tak? A w sensie to... ja to tak upraszczam, później możemy coś dodać, ale w skrócie chodzi o to, żebyś grał dwie Wex, dwa Twitche, Pantheon i Amumu po prostu pojedynczy sprzęt. A, okej, dobra. Dobra, widzę, że chłop nas kontestuje tutaj. Ma ten sam ogmet, nie przeskautowaliśmy tego, nie? Ale mam to gdzieś i tak go skontestujemy i tyle. Może on nie wie, jak trzeba grać, pod co trzeba grać. Możliwe, no to jest Silver, więc też nie spodziewam się, żeby tutaj... A zobacz wszystkich tych chłopków po kolei, jakie augmenty mają, bo może jest jeszcze trzeci. Dobra, jest Cruel Pact. Zobacz resztę. Pandora, jest Hardsteel. To jest... Okej. No dobra, tylko jeden chłopek nas kontestuje. Ale on nawet nie stawia tych dwóch, on nie przeczytał chyba, co to robi. Teraz tak. Pokaż, wygrywamy na razie, nie? Tak. Tylko, że problem jest taki, że ten Cruel Pact jest do lobby. Zobacz, co ten Cruel Pact ma tak szybko, ten na samym dole. Dobra, no to sprzedaj tego Mordekaisera, co masz na ławce. Chociaż czekaj. On ma 4 HP, no to ja nie wiem, czy on przeżyje. On z każdym wygra, więc przeżyje. Albo on ma 7 poziom już. Dobra, sprzedaj tego Mordekaisera. Chodzi o to, że jeśli masz w lobby Cruel Pacta, to ty nie możesz z nim wygrać. Musiałbyś mieć naprawdę farta, albo on musiałby być gównem. Dlatego musisz się nastawić, że nie będziesz wygrywał z każdym, nie? I to się od razu idzie tak, że się idzie na sam dół, na 4 HP? Nie, to jest w skrócie chodzi o to, że on teraz nie może kupić doświadczenia za złoto. No tak, zamiast złotem płaci życie. I to jest jego decyzja, czy ile on tego doświadczenia kupi tak naprawdę, nie? Mhm. Więc to, czy zejdzie do czwórki, to... Dobra, ogólnie łopatka cię interesuje. Są trzy łopatki. Tak, i łopatka w tej kompozycji cię interesuje. Dobra. Ewentualnie, Boże, ale gówniane w sobie rzeczy, ewentualnie łaska jakaś może. Łaska Pantheon, bo będziesz miał od razu jednostkę. Tak, zobaczymy. To zbejtuję. Udaj, że nie idziesz po Pantheona. Dobra, tak, okay. właśnie zbejtowałem chłopaka. Dobrze. Upokaję się. Okej, gitarka. Dobra, tutaj mamy taki problem, że chcielibyśmy, żeby ten ekon wszedł. Dlatego będziemy się po prostu modlić, że zawalczymy na kogoś innego, bo pewnie z innymi możesz wygrać, nie? No.
No partkary chcemy to sprzedawać za bardzo. Mogę zagrać z nim i z nim. A, bo on za wygraną dostaje życie jeszcze. A, dobra. To znaczy on nie dostaje za wygraną, on po prostu dostaje życie co tury. A, no, okej. No, ale... Ogólnie jakbyś widział Cruel Pacta, to go unikaj, tak ci powiem. W sensie nie graj. Się nie brać, nie grać. To się da zagrać, o, ale to jest niego. Za duże ryzyko, to nie ma sensu tego gry. Gram na niego właśnie. No szkoda, kurczę, bo byśmy mieli tutaj ekon. No nie sprzedamy tego Panteona, no trzeba go podtrzymać. No nic, zdarza się. Dobra, byleby zabić coś jeszcze. Nice. No on będzie stał na tym siódmym poziomie teraz, dopóki nie odzyska zdrowia. Ja nie wiem, czy to jest dobre. Wiesz co, może ja sobie na streamka wrzucę info, że trwa kołczowanko. Bo ludzie się pytają, co się dzieje. Dobra. Tutaj byś... Co zrobił? Czy wbiłbyś level tutaj? Nie. Albo? Oczywiście, że albo... nie. Nie. Dobrze nie, mówisz, nie. Dobrze mówisz. No bo jest... No. No. Jakby level wbijasz po to, żeby dołożyć jednostkę, nie? Albo mieć lepsze sklepy. Ale no tak naprawdę ty nie musisz dołożyć jednostki, bo ty nie masz streaka, którego chcesz utrzymać. Nie musisz wzmocnić stołu. Więc po prostu czekasz na ekonomię. On ma fajnego na shortufa. No, taki Twisted Fate by się ucieszył. No i Jinx została. Widzę, że bardzo chce z tobą wygrać. Może mu brakuje jednego golda. Jak włożył ten item, tak. Nie, no nie brakuje mu. No nie dostał. No to jest to, że ludzie w tej dywizji często w ogóle nie robią ekonomii, nie? I to często jest taki mankament. Zauważyłem właśnie, że jak grałem, to patrzyłem, że tylko ja mam ekonomię zrobioną. No i ten, co grał po tych hardsteera, co wbił kijany na trójkę. No dlatego uważam, że w tych niskich dywizjach to nieważne, można nawet Zeda Kerry grać, co grę. Ale wystarczy, że ekonomię dobrze robisz i tych chłopków porobisz przez to właśnie, nie? Weź sobie tego Kerena, bo on ci nie popsuje ekonomii, a będzie Guardianem, więc jakbyś potem tego Panteona musiał wystawić, to będziesz miał, wiesz. O, ty fajny item ci poleciał. Możesz red buffa zrobić od razu. Ja mumu. No, mumu, super. No to ten Keren to już jest niepotrzebny. A Redemption jest dobre w tym patchu, czy jak? Redemption nie jest złe, ale wolałbyś tę łezkę wykorzystać dla itemu, dla many, dla Vex. Mhm. To jest taki większy priorytet dla ciebie, nie? Co byś zamiast tego Panteona wrzucił z ławki teraz? Amumu. A ja bym wrzucił Mordekaisera i powiem ci dlaczego. Dlatego, że masz Twin Terror, to raz. A, no to jest prawda. A dwa, że... Nie, chodzi o to, że masz aktywną synergię Strażnik. I to jest kolejna jednostka, która z niej skorzysta. A Amumu nie skorzystałby z żadnej synergii teraz, nie? A, no to też prawda, No, pasek wrzuć na Mordekaisera tego z itemem. No bo to zawsze zwiększy trochę siłę twojego stołu, nie? Trochę mniej HP stracisz najwyżej. Dobrze. No to chyba wygram. Siema, co się opłaca budować zawsze? Wiecie co, ja wam wyślę tę ściągawkę, co tutaj zrobiłem. Może ona się wam przyda też. Tylko muszę ją znaleźć. Ściągawka jest fajna. Dobra. Wracamy tutaj. Okej, wszystko widać. Dobra, co tutaj bierzemy? Co robimy? To bym zrolował. Tak, też bym tak zrobił. To też bym zrolował. Które? Ten srebrny bilet. Tak, też, no. I to też bym zrolował w ogóle. Ja bym wziął to po lewej po prostu. Tak? A. No ja bym to wziął. To jest dobry ogólnie. Ogólnie wziąłbym środek, ale masz red buffa. A. Bo środek dawał ci antyhila, nie? Mhm. Ale ty antyhila już masz. A no tak, w sumie. A jak pamiętasz, musisz mieć penetrację i antyhila na każdym stole. Penetrację dla AD już masz, nie masz penetracji dla AP, ale to nie jest jakiś wielki priorytet na razie. No, ale tutaj czekamy, nie? A to daje, nie, to nie daje penetracji, czy... To daje antyhila, czyli zmniejsza leczenie. A, która penetrację masz... No.
A ja mam. No nie, to jest. To znaczy mam penetrację dla tym? Na Mordekaiserze, tak, to jest Silver Shroud. Tak, widzę właśnie. Dokładnie, dokładnie. Okej. Okay. Odpowiadając ci, Master, tyle ile życzonko. Prawy górny róg, nie? Na streamku. Dobra. Kurczę, zaraz się okaże, że ludziom się tak ten coaching spodoba, że teraz całe dnie będę coachował, a nie gra. No fajny jest, fajny jest. Zobaczymy. Najważniejsze, żeby to wam wyniki dawało, to mi najbardziej zależy na tym. Dobra. Gdzieś tego Korasa wziąłeś chyba. Oczywiście, on ci ekonomii nie popsuje. Jak się przypadkiem ulepszy, to trochę mniej HP będziesz tracił. No ty docelowo chcesz dojść na level 6, bo tam się najlepiej kręci dwójki, nie? Mhm. Wiesz, gdzie się sprawdza szanse na jednostki? Tutaj. Pod headlinerów, tutaj, czy... Tam są headlinerzy, a po lewej masz jednostki, masz, na długo, tak, nie? Tak. Dobra, który tak to tylko... jest ten z tym... A tu jest, on ma 49 już. Dobra, elegancko na razie to sobie idzie. Czyli ten augment o tym, że ten nie jest taki w miarę sensowny, jest ryzykowny bardzo. Jest bardzo ryzykowny, dokładnie. I zależy od tego RNG. Jak go grasz, to grasz zawsze kompozycję pod jakąś jednostkę za 3 złota. Aha, okej. Bo on sprawia, że się zatrzymujesz na 7 poziomie praktycznie na całą grę. A tam się najlepiej trójek szuka, nie? Mhm. Więc jest taki, jest bardziej meta na czwórki i piątki niż trójki, więc on jest taki trochę niewygodny. A. Strasznie. No czyli ja już go na siódemce zacznę wyprzedać, tak? Myślę, że tak. Chyba, że gra Vex albo Samirę, albo jakąś Riven, albo Yone. No to wtedy ma szansę wygrać lobby. Mordekaisera ma. Co? Miecz. O, jestem gruby, Boże. Z miecza możesz zrobić albo Shojin, albo możesz zrobić Infinity dla Twitcha. Tak. A Twitcha nie dostaliśmy w ogóle jeszcze. No, to jeszcze mamy czas. Właśnie dlatego... A, bo dwójki jeszcze są przed nami dopiero. Właśnie widzisz, super, że zagrałeś bardzo mocny early game, nie? Bo ty masz dużo HP, masz dużo czasu, możesz sobie czekać na tego Twitcha, wiesz. Dałeś sobie bardzo dużo czasu. Kliknij dwa razy expo. Tak. Sprzedaj Gragasa. I kliknij jeszcze raz. No. Dobra. I Panteona? No, bym dołożył Korasa na przykład, ale może być. Bo chodzi o to, że on tam wykorzysta już może ten... Znaczy nie, chyba nie wykorzysta już Twitterów. Dobra, nieważne. Może być takie zrobić. On ma Jorika w ogóle. Kino. Jak kurczę, jak schajerował go. No to widać, że on Kyle Rerol chyba chce kręcić, ale to... On to źle robi przede wszystkim, bo on myśli, że Kyla się opiera na attack speedzie, ona się opiera na AP. A ten też. To samo. Tak, właśnie to jest błąd, który popełnia wiele osób, że robią Rageblade'a, bo uważają, że to jest najlepszy item dla Kyla, a to jest błąd. Ja to jak nie wiem, to sobie tutaj patrzę. To też nie zawsze dobrze podpowiada. Na przykład dopiero ostatnio zmienili tooltip na Wajce, bo też źle podpowiadali. A. Dobra, jesteśmy na 6. Mhm. Ale nie sprzedajesz teraz jeszcze headlinera. No nie, bo masz pokażę. Zaraz neutralkę. A. I na neutralce sobie na spokojnie wyjdziesz z niego i poszukamy sobie Twitcha albo Vex. To teraz... mu to wstawić? Czy... Może być. Natomiast nastawię cię teraz mentalnie. Po tej rundzie sprzedasz na pewno tego korkacza, obie wersje, wszystkie korkacze wtedy sprzedasz, czyli tego na benchu już możesz sobie sprzedać. Kenena też sobie sprzedaj, żeby ci nie mącił w głowie. I będziemy schodzić nawet do 20 golda, byleby znaleźć jakiegokolwiek Twitcha headlinera. No i tam jakiegoś dodatkowego Twitcha, Vexy, Pantheona. Twitchkery, tak? Twitch łamane na Vexkery, bo Vex będzie trzymała przedmioty pod AP, Twitch pod AD, no a Pantheon za mułu będą tankowali, nie? Okej. Dobra, jest także... Rynek. Także jesteś nastawiony, żeby korkacza zaraz wypierdzielić, nie? Tak. Tak naprawdę tych sentineli też potem, ale żeby ci nie mącić, zaraz z korkaczem zaczniemy. Dobra. No i szukamy, tak jak mówiliśmy, nie? Twitch. Na razie możesz wziąć tego Mordekaisera. Vex. Wystaw Twitcha i Vex sobie już.
Dobra, bo teraz sobie spokojnie te wilczki zabierz. Dobra, poniżej 50 nie schodzimy na razie, bo mamy spokój, nie? Dobra, i teraz nawet do 20 będziemy rolować, byleby to znaleźć. Olej te itemki na razie. Niech cię to nie stresuje, tylko po prostu wiesz. To sprzedawaj wszystko, co trafiłeś i rolujemy. Wex. Teolik, nice. Jest. Dobra. No i teraz na stół. Wywal tego Mordekaisera i Xantę, żeby ci nie mocili. Xantę też. Amumu i Pantheon na stół, oczywiście, tak. I Redbuff na Twitcha. Tak. I Deathblade. Deathblade'a bym zrobił też na Twitchu. Dwa miecze. Tak. I dwie łezki na Vex. Dobra, jest. I Welshroud na Pantheona. W sensie ten przedmiot. Tak. Dobra. No pasek możemy na razie podtrzymać. Ogarniam to jakby po angielsku, bo grałem całe życie ligę po angielsku, tak? Więc no właśnie, trochę właśnie przepraszam, że to tak po angielsku walę. Przedmioty ogarniam, tylko ja sobie wziąłem, żeby te mniej więcej bardziej rozumieć, co tak, tak, plus minus, bo tak... Niech derolki robi szybciej jest. Nie wszystko naraz, chłopu, na spokojnie. Na razie się skupmy na tych rzeczach. Potem jak nie będzie musiał nad tym myśleć, to wtedy pomyślimy. Dobra, co bierzemy tutaj? Kryta, czy...? Od razu kryta bierz, nawet się nie zastanawia, nie? Bo nie masz Infinity Edge'a, to ci pięknie wypełni wszystko, dobra. Przesuń tych tanków na środek. Na sam środek. O. Pantheona pomiędzy może rzucić. A to nie muszę być obok siebie. Nie. I teraz tego Twitcha drugiego możesz na drugą stronę dać, tak totalnie. Tu? No. Dobra, no i slow roll teraz. Dobra, nice. Dalej. Oj. I to Vex wstawię od razu. Tak, dokładnie. Możesz teraz... No dobra, zrobię jeszcze tam sobie. Dobra, już zostań tutaj. Możesz jeszcze tak ten dół ustawiać, żeby stali w przerwach jednej kratki od siebie. I tak cały dół wypełnić, nie? A czemu tak? No bo te Twitche i tak obszarowo biją, Vex też bije obszarowo. I no tak widziałem, że ludzie też robią, więc też tak zacząłem robić po prostu. W sensie ci ludzie z wyższych dywizji, nie? Tak. Jest... Wiem, o co chodzi, dobra. Potem tylko będziesz uważał na to, żeby te Twitche i Vexy nie stały w narożnikach pod jakieś akalki i tak dalej, ale to na razie się skupimy na rolowaniu. Dobra. On przegrał ten na siódmym poziomie. Dobra, roluj. I kupuj dwójki po drodze, nie? O. Żeby sobie zwiększyć szansę trochę. Dobra, nice. Zejdź do 40 jeszcze poroli. Okej. Okay. Pantheon w stół, już nie roli dalej. Pantheon w stół? Dobra. Chodzi o to, żeby coś dołożyć, jak ci się ta Vex ulepszyła, nie? A ta Katarina i Kyla to sprzedaje, no. Żeby Twin Terror zadziałało. A to jest to pryzma? Okej, to jest to najlepsze. Tak, jest... ale na złotym też to działa. Tak, wiem. A to jest najlepsze. A póki MCO nie musi mieć IE, bo X daje spell crita, to prawda. Aczkolwiek IE wcale nie jest złe na EXE, bo podbija ci damage i tak. Nadwyżka kryta i tak daje ci większe obrażenia po prostu, więc to jest zawsze korzystne. Dobra, co bierzemy tutaj? Mam pasek. Tak jest. Dać pasek na Mumu, czyli... Nie, Mumu, na razie ubieraj Pantheona w tankowny item, ale ja bym wziął łuk i zrobił na Shora nawet. Jak mi pozwoli, chyba nie pozwoli. Albo nie, weź piąstkę. Weź piąstkę. Albo Jean. Bo to jest Guardbreaker na Twitcha i masz pełne itemy. Bo masz pasek, tak? Tak, mam pasek. Dobra, no to Guardbreaker. To Twitcha masz już z głowy teraz, to już tylko Pantheon i Vex. Dobra. A tego Jeana tam wywal, bo niepotrzebny nam jest. To dwa poziomy, czy...? Roluj, tutaj na tym poziomie szukamy Pantka Twitcha. W sensie moglibyśmy niby pójść na siódmy, ale to są lepsze szanse na dwójki, więc chociaż tego Twitcha trafić.
O, dobra, super. Zostaw. Co się bardziej chodziło mi o to poki, że jak przekroczysz 100% kryta, to masz dodatkowy damage wtedy, jakby, nie? Czyli nadwyżka kryta i tak nie jest zła. No i Cruel Pact. Czy wygramy z Cruel Pactem? Oczywiście, że wygramy. Dawaj go. Dawaj go. Chociaż dawaj go. Nie. Aj, blisko, kurde. Ale jeden mu został, tak? Więc nie straciłem jakoś dużo. A tutaj chłopaki czemu mają tak mało HP? Dobra, rolka. O, nice. Wex zamiast drugiego Panteona od razu. Dobra. Nie roluję już. Postaw tego Amumu z drugiej strony, obok Panteona, tam po prawej jego stronie. Mam wrażenie, że wtedy lepiej się agrują przeciwnicy, nie? W ten sposób. A. Tu żaden z nich nie ma ekonomii. Ja nie wiem, jak to działa. No cóż, Just Silver. Naprawdę nie jest ciężko wyjść z tej dywizji. Właśnie tylko po prostu trzeba kilka śrubek przekręcić, wiesz, i to jest właśnie to, że czasem też ciężko samemu do tego dojść. Jak ktoś tam pokaże, to też jest dużo, dużo lepiej. A kalka nas zniszczyła. No, teraz już powoli potrzebujemy Twitcha trójki, ale mamy jeszcze dużo HP. No, nice. Też nice. Powoli do celu. Czy potrzebujemy Twitcha trójki i jeszcze jednego Twitcha. A nie, bo dostaniemy wtedy od razu kopię. Dokładnie tak. Dokładnie tak. A, da. To do Vex nam brakuje, no tak, do Twitcha nam brakuje czterech jeszcze Twitchów. Czemu nie musiałem ich sprzedawać? Niko. Wziąć tego mieczyka Bożego, żeby było do Shodzin czy do Nashortufa? Weź. Ja bym wziął Nidlesa i zrobił Ginzu na Vex. A po prostu Ginzu. W sensie, jeśli uważasz, że to jest dobra decyzja, też tak zrób. Dobra, dawaj. Tego Barda możesz sprzedać, bo ci będzie źle podpowiadał. Dwójki wyciągaj po drodze, jak rolujesz, nie? Aha. W sensie, cały czas cię tym męczę, bo muszę cię przyzwyczaić do tego. Dobra, nice. Mam Vex na dwójce, już jest git. I tego Afeliosa wywal, bo ci nie będzie potrzebny. Dobra. Czy on ma wybuchające grubasy? Nie. Myślałem. Ale Cybernetic to dodaje mu tyle HP, że naprawdę on jest gruby dla nas. 500. Nieźle. No 500 na każdej. To jest bardzo mocny augment ogólnie. No nice, nice. Czyżby Panteon zaraz? Pam, pam, pam. Dobra, wezmę jednego. Oj Boże, dobra. No teraz Gareny sprzedajesz, masz z powrotem, jest git. Jeszcze Gnara masz na sprzedaż. Ten Twitch, tak? Nie wiem, któryś gra tego Twitcha? Aha. A, to nam utrudnia sprawę trochę, no ale dobra. Już jakby no obaj możecie zrobić chyba na trójkę, jeśli się nie mylę, dobrze mówię? Ale, no, nie wiem, ale, o, ale ten... On nie gra tego Twin Terror. Wiesz, mniejsza o to, ważne, że Twitcha trójkę A, bo ja z nim w ogóle gram teraz. Poczekaj, ja sprawdzę szybko, bo nie pamiętam ile dwójek jest w puli. Nie wiem, czy cię nie wprowadzam teraz w malinę. Jest 20, czyli obaj możecie mieć trójkę, no to luz. No, no. Vex jest, idzie do trójki, widzę. Tak, to też jest jeden z win conditions, żeby ten Vex też ubić. Dawaj do 33 roli. Trochę głębiej. Będziemy schodzić. O.
Jeszcze raz. Oj, pięknie. A miałem przeczucie. Dawaj, weks na stół. Dobra, super, super. Sprzedaj Kajzę, Gnara. Wyczyść sobie to. Dobra. I masz 33. Idealnie. Normalnie chirurgiczną precyzję zrobiłeś teraz. Jeszcze to... No jest git na razie. No teraz Cruel Pact to już nie ma podjazdu do ciebie. Bek. Został zniszczony. No jak Vex 6000 robi, ale Twitch 6 jest dużo. No prawda jest taka, że w tej kompozycji Vex jest lepsza od Twitcha, nie? Bo jest AP. Ale tego Twitcha łatwiej jest, kurczę, zrobić. I on ci daje dobre tempo. Vex w ogóle w tym patchu jest naprawdę mocna. Na shortufa? Jakby siadło? A na shora już mamy jednego, nie? Mamy? Nie mamy. A, nie zrobiliśmy wtedy, okej. Okay. Mhm. Ale wziąłbym Guardbreaker raczej, bo Gizu daje ci tego attack speeda. Aha. Dobra, weź coś dla Patka, Warmoga na przykład. Albo to, bo antyheal. Nie. Antyheala masz. Red buff. A. Ale to wrzuć to na Amumu w takim razie. Żeby tego Patka trochę lepiej ubrać potem. Cut out. Dobra, spróbujemy odbudować ekonomię i pójść po prostu na siódmym już tego Patka dobijać chyba. Jak po drodze się wyroluje, no to fajnie. Teraz to powinniśmy skautować tego, na którego będziemy grać. Czyli... Tam masz te mieczyki skrzyżowane. Mieczyki niżej masz. O. I wiesz, po prostu szukasz, czy ktoś ci skacze na tego Twitcha, żeby go w razie czego tam zamienić. Myślę tutaj o Akalce, na przykład Ezreal teraz będzie strzelał w narożniki, nie? Ale to nie jest złe ustawienie dla niego, bo teraz masz loterię 50%. Druga sprawa, że on ci nie zabije na hita tego Twitcha, bo on jest punkiem i jest nastakowany. Weź sobie tę wajkę ogólnie. Ogólnie jest tak, że w zależności od tego, jaki Twitch ci się trafi, headliner, to na siódmym dodajesz taką jednostkę, żeby to wypełnić. Nam się trafił wajka. Punk, czyli dodajemy punka. Jakby się trafił exec, to możemy czwartego exeka po prostu dać potem, nie? Roleczka, o nice. No niech sobie to będzie. Teraz na tego gramy. No to. A to jest ten Cruel. Tak? No co on ma na tym stole? On nic nie ma. On ma Kyle ze słabym itemem, Kartusa z jednym itemem, Mordekaiser też taki czerstwy. Jedyne co on mógłby zrobić to pentakilla tego maksymalnego, ale nie zrobi, bo on ma Cruel Pact, tak? No tak. To jest, ten człowiek jest naprawdę w dupie, ale jest w top 4, więc może już się zadowolił. Nawet w top 3. A, faktycznie, no. A ten chłopek z Twin Terrorem dalej gra, czy odpadł? Nie, on jest tutaj. Nie, on odpadł. A, kurczę, on ma... no to ładnie. On był tutaj. Nie, to nie. Piąteczek, piątunio to się nazywa? No way! Jaki opór piękny, nice. Nie spodziewałem się, że coś tak nazywa. Nie, no, polskie nazwy to jest nie Freaky Friday, piąteczek, piątunio. Piękna nazwa akurat. 10 polskie, na 10. Polskie nazwy są fajne. Niektóre są takie, że no po prostu nie da się uwierzyć, że można taką nazwę wymyśleć. Niezłe. Bym ich sprzedał po prostu, to jest. Dokładnie. I wbijaj level. I to. To? Dokładnie, tak. I teraz, tak, no weź to. I to na co się kładzie? To na tanków, czy na... Panteona wrzuć. Jak już tam ma. To ogólnie powinien być nasz główny tank, nie? Ale... No taki czerstwy drugi level dopiero, ale może się zaraz trafi. Te wajki możesz pozbierać, może jakimś cudem wejdzie. Czy jest jakiś lepszy pak, którego możemy wrzucić? Chyba nie. Bo to jeszcze Jinx jest taka, tak. No to Jinx to jeszcze gorsza. Tak to chociaż coś nam tankuje dodatkowo. O. Tam jest Samira trójka zaraz. Mi jednego Panteonka brakuje.
Tak, no na tym poziomie chcielibyśmy Vex i Yamumu też ulepszyć, ale Vex już masz. Dawaj, ten Panteonik może... Dwójeczki kupujmy, dwójeczki, dwójeczki, a, dwójeczki. Dobra, sprzedaj tam nadwyżkę tych... O, jest ciepeksów. Twitch. Jest Twitchek, dobrze. Poczekaj, my nie mamy Twitcha trójki już? Nie. Co ty mówisz? O kurczę, ale Lipson. Brakuje, ja myślałem, że go mamy już. Nie, dwóch brakuje. A no tak, to ta Vex tak weszła, okej. Okay. Ale ten co ma Twitcha to zaraz padnie. No 27. On tylko, że on raczej... poszedł. On chyba wygra z tym Pentakillem, czy nie? Nie no, nie wygra? Przegrał. Kurde. No ze mną przegrał, jeszcze z nim przegrał. To jak on przegrywa z tym Pentakillem, to ty już masz pierwsze miejsce na pewno. Mam umie, jak o, nice. Dobry dropik. Dobra, no. sprzedaj Serafinkę. I w następnej rundzie chciałbym, żebyś spróbował rolować przy użyciu przycisku D na klawiaturze. Pod D? No, no. A jak się sprzedaje? W następnej. E, tylko też trzeba uważać, bo jak nakierujesz na jakąś jednostkę i wciśniesz E przypadkiem, to wiesz, to może się wydarzyć. No ale tak powoli bo też to... bym cię chciał przyzwyczajać do tego, nie? A czekaj, ty nie masz tego zbindowanego, dlaczego? Już mam. I weź jeszcze sprzedaj pod E sobie zbinduj, bo to też jest, o. Ej, dziwne. To bazowo nie jest zbindowane? Było, ja miałem to. Wydaje mi się, że ja to miałem chyba pod R, ale wydaje mi się coś... Emblemat Punk'a możesz wziąć tutaj. O, jest. Jeszcze raz X się to... Ale no to Y będzie można wywalić. Z jednej strony tak, ewentualnie wbić wyżej level i Jinx dodać i mieć 6, nie? No... Także może jeszcze nie wywalajmy. Tylko musielibyśmy Jinx po drodze złapać, może będzie też. A z Jinxa można wywalić. O! Dobra. Ten emblemat bym wrzucił chyba na... Na Mumu? Na Mumu wrzuć, bo będzie miał więcej HP. Nigdy mi się punków szóstki nie udało zrobić, a sześciu punków. Teraz możesz w każdej chwili zrobić. Tylko wolelibyśmy tego Twitcha dobić, nie? Bo to jest ważne. No, oddaj mi tego Twitcha, no. Chyba kończy żywot, czy nie? Kończy. No to dobrze, to będzie więcej Twitchów teraz. Tak, to teraz już powinieneś trafić łatwo. No 9 sztuk w puli dodatkowych to jest dużo. Panteon... Ramum jak będzie. No jak wyczuł to. Te dodatkowo mumię sprzedaj. I tego Panteona dodatkowego też. Będziesz miał na rolowanie, nie? Za bezsens. Dawaj do 33 i kupuj dwójki po drodze. A, zapominam. Idę miałem rolować. Bez dobra. Sensu. Ale Garena i Gregasa wywalisz. No i tu też E. Fajne. Trzeba się przyzwyczaić. No pytanie, chcesz sześciu punków, czy chcesz Twitcha trójkę? Bo może chcesz spełnić swoje marzenie z sześciu punków. Możemy zagrać pod sześciu punków. Dobra, to już tutaj tylko tę jedną rolkę zrób, złotą, co masz? W sensie, powinieneś to zrobić w następnej rundzie, bo teraz masz neutralkę, nie? To byś zarobił jeszcze dużo, dużo kasy. No, w sumie. Ale... Wszystko jest lekcją, nic się nie stało i tak wygrasz to lobby, więc... Nie założyłem tego, że smog jest next. Dobra, weź sobie co tam wysrał. Pieniążki.
Dobra. Helm na Vex? Masz już generator many, to może nie. Możesz albo Warmoga na Pantka, albo Hand of Justice na Vex. Możesz to sobie chyba wybrać. Oba wybory są dobre. To zagramy pod to, żeby Vex była silniejsza. O. O, no elegancko. Tego secisza możesz sprzedać już. I roluj do zera, roluj do zera. Tak, tak na pałę, do zera na pałę roluj. Roluj, tak zespamuj. Chodzi o to, że statystyki sobie wbijasz teraz, nie? A i tak już nic nie będziemy zmieniać na tym stole. A, okej. Bo panki za każdą rolkę rosną, nie? A, w sumie? O kurde, no 107%. No to już masz taki stół, jaki chcesz, już lepiej nie chcesz, więc możesz rolować na pałę. A. No i bej, dwa razy pierwsze miejsce. Dobry chłopek, no co tu dużo mówić, ja mówiłem, że tak będzie. No i dzięki wielkie. No słuchaj, to była przyjemność. Dla mnie była przyjemność. Naprawdę przyjemnie grało i się dowiedziałem rzeczy, których no, nie miałem pojęcia, tak. No ja tobie bardzo dziękuję za to, że kurczę wsparłeś ten maraton i że jesteś tutaj z nami, częścią tej społeczności. No, no pięknie, no fajne chwile, fajnie poznać fajnego chłopka. Czekam na koszulkę. No gwarantuję, że twoje dydle będą ubrane w tę koszulkę, gwarantuję ci to. To jest pewniaczek. To znaczy wiesz, tą koszulką to się jutro tak rozciąga, bo chcieliśmy na niej wrzucić wszystkie niki, nie? I też ile ten stream trwał. I wiesz, ciężko to przewidzieć, nie? Więc na razie czekamy jeszcze. Ja wiem, znaczy ja to się domyślam, że to będzie po stream, jak się ten stream skończy, więc ja nawet nie oczekuję, że to będzie wcześniej. No, no dobra. To ja wiem, że to teraz się nie da tego zrobić. Za bardzo. Jak ten stream trwa. No, ale ogólnie mówisz, że jesteś zadowolony, tak? Że cię tutaj tak, nie... Tak, jutro o której ci pasuje? Jak mogę po 16 jakoś. No to zapraszamy. No i mi pasuje między 12 a 23, bo ja wtedy, wiesz, stream. Nie? Ja o 16 mogę akurat przyjść. Nikt nie jest zakolejkowany, więc możemy, więc umawiamy się na 16, tak? Dobra. Elegancko, dogadamy. Dobra, to dzięki. Dzięki pięknie, trzymaj się tam. No, w kontakciku. Pa.